Policja! Rzuć to małżej palce się z boku! Broń! Rzuć, poczekaj. Stój, bo strzelam! Stój, bo strzelam? I strzelam. A nie rzuć, nie? Nie, to już tylko stój, bo strzelam. Ach, stój, bo strzelam. Cześć, witajcie, tu Michał Kwiatkowski ze Strzelnicy TV. Zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka. Na początku serdecznie dziękuję wszystkim za łapki w górę, dziękuję wszystkim subskrybentom, dziękuję bardzo wszystkim patronom i oczywiście moim sponsorom. Walter P99, pistolet Bonda dla dzielnicowego. Ten tytuł zaczerpnąłem z tej właśnie książki, nie tylko Wiz. Książki, która moim zdaniem jest obecnie największym, najbardziej dogłębnym, najbardziej szczegółowym kompendium wiedzy o polskich konstrukcjach. Dlatego serdecznie Wam ją polecam. Pozdrawiam bardzo gorąco autorów, Reszka, Eren Fejchta i Zbigniewa Gwóździa. No i oczywiście dziękuję Panu serdecznie za ten tytuł. Musiałem go po prostu wykorzystać, ponieważ uważam, że jest genialny. A to już Walter P99, pistolet, który w największej liczbie znajduje się w kaburach polskich policjantów. Jeżeli spotkacie 5 policjantów, na pewno 3 będzie miało Waltera P99, reszta na przykład jakiegoś Glocka albo Berettę APX. Historia tego pistoletu jest bardzo ciekawa, związana jest na przykład z prawie bankructwem firmy Walter, z połączeniem z firmą Umarex, z zatrudnieniem konstruktorów, którzy wcześniej projektowali Glocka. Mam nadzieję, że Was zainteresowałem, więc zapraszam do uważnego oglądania. Zanim firma Walter stworzyła ten pistolet, najpierw trzeba cofnąć się troszeczkę do początku lat 80., kiedy to Walter, okopany na pozycjach, jakbyśmy w takim slangu trochę korporacyjnym powiedzieli, siedzą sobie, produkują sobie Walterki PPK, produkują sobie Waltery P38, tam P5 dla policji, które są właśnie pochodną tych Walterów P38 i wszystko jest pięknie, tak? Policjanci używają ich Walterów, oni je serwisują, hajsiwko się zgadza, wszystko super. Nagle mamy początek lat 80. i wysyp tak zwanych cudownych dziewiątek. Na czele oczywiście z Glockiem, czyli plastikowe bezkurkowce, chociaż to nie jest reguła, ale na przykład powstaje taki pistolet jak Zigzauer P220, powstaje HKP7 i wiele, wiele jeszcze innych konstrukcji, które właśnie miano cudownych dziewiątek dostają. I te pistolety bardzo szybko znajdują uznanie wśród policjantów po obu stronach oceanu. No i także okazuje się, że niemieccy policjanci już nie chcą, wiecie, starego, drugowojennego klamota nosić w kaburze, tylko potrzebują czegoś nowocześniejszego. No i właśnie wtedy rozpisują całkowicie nowy kontrakt na właśnie uzbrojenie niemieckiej policji, Bundeslandów różnych i tak dalej. No i Walter nagle staje właściwie pod groźbą bankructwa, ponieważ zakończone kontrakty powodują, że już nie serwisują tej broni, muszą dostarczyć coś nowego, a wiecie, wdrożenie nowego pistoletu to nie są tanie rzeczy. No więc zaczynają kombinować, no i wykombinowali wtedy Waltera P88. No dobra, konstrukcja spoko, tak? Kto trzymał w ręku, ten wie, że się fajnie strzela, ale wiecie, jest ciężki, ma metalowy szkielet, jest kurkowy, ma mało pojemny magazynek, no i tym pistoletem ani nie zawojowali rynku policyjnego, ani też cywilnego, tak? Dzisiaj egzemplarze tych pistoletów właściwie można policzyć na palcach jednej ręki, o właśnie, w komentarzach możecie napisać, kto ma do dzisiaj Waltera P88. I wtedy pojawia się na horyzoncie firma Umarex, która produkuje gazówki jakieś i wiatrówki, nie? I oni mówią, Walterze, Walterze, my mamy tu hajsiwko, wchodzimy i zaczynamy robić, tak? Nowy pistolet. Na początku Walter był, znaczy w ogóle ludzie z Waltera byli zdegustowani tym, że przyjmuje ich firma Umarex, która traktowana była jako firma produkująca zabawki, no bo wiatrówka, no wiecie, no zabawki. Ale okazało się, że w Umarexie pracuje kilka osób, które rzeczywiście mają naprawdę dużą wiedzę, mają fajny potencjał, mają wizję i co najważniejsze, w momencie, kiedy Umarex wykupuje już Waltera, który zresztą pozostaje w ich rękach do dzisiaj, od razu zatrudniają Horsta Wespa, czyli inżyniera, który do tej pory pracował w Glocku, a niektóre źródła nawet podają, że był odpowiedzialny za stworzenie całego Glocka. Ale jak to? Pewnie się niektórzy zdziwili, to nie Gaston Glock stworzył Glocka. No tak, w każdym razie jest w legendzie, tak, że Gaston Glock w przepływie geniuszu stworzył ten pistolet. Natomiast umówmy się szczerze, na pewno korzystał z osiągnięć właśnie wspomnianego Horsta Wespa. Także na pewno, z tego co pamiętam, Wilhelm Bubitz, czy Babitz, był też taki konstruktor i oni tak naprawdę mieli ogromny wpływ na to, jak Glock będzie wyglądał i jak będzie działał. Myślę, że po prostu Gaston jak gdyby spiął to jedną klamerką, tak, i po prostu jak gdyby był na tyle odważny, żeby zacząć taki pistolet nowoczesny produkować. Odkąd odszedł Horst Wesp z Glocka, to źródła i różne plotki podają, że w Glocku jakby
konstrukcyjnie zamarło, nie? Także Glock od tamtej pory, czyli właśnie od początku lat 90. na kolejnych targach pokazuje kolejne Glocki, tak? Może to i dobrze, bo wychodzą z założenia, że Glock jest na tyle doskonały, że doskonałości nie da się poprawić, więc no dobra, no taka polityka jest okej. Ale wróćmy do Horsta Vespa. Przed panem postawiono naprawdę karkołomne zadanie. No bo tak, stworzył Glocka, znaczy no był współtwórcą Glocka, a nagle mówią mu, słuchaj, zrób nam Glocka, ale żeby nie był Glockiem. No wiecie, więc nagle facet musi wspinać się na wyżyny swojego umysłu, swojej świadomości, żeby no, zrobić wszystko jak gdyby tak jak w Glocku, ale no na opak. Pamiętajmy, że w latach 90., 80. i 90. Gaston Glock bardzo pilnował swoich patentów i każda firma, która nawet w najmniejszym stopniu wykorzystywała gdzieś jego patenty, od razu była pozywana do sądu. A wtedy przypomnę, Walter był na skraju bankructwa, tak? Ledwo został wykupiony przez Umarexa, więc na proces nie mogli sobie zwyczajnie pozwolić. Dlatego takie rzeczy jak na przykład ten wąsik tutaj, tak? Do zatrzasku magazynka stworzono, tak, żeby to nie był guzik. Wyobraźcie sobie. Zupełnie inaczej zaprojektowano też cały zamek. On jest bardzo ładnie powycinany. Zresztą umówmy się, Walter P99, jak dla mnie, jest naprawdę ślicznym pistoletem. I myślę, że zawdzięczamy to właśnie pomysłowości Horsta Vespa, który chciał, żeby to był pistolet nowoczesny, ale żeby posiadał zupełnie inny mechanizm spustowo-uderzeniowy, który jest niepodobny do Glocka, zupełnie inaczej przełamujący się spust, zupełnie inne te wszystkie skrzydełka i manipulatory, żeby jak najmniej był podobny do Glocka. Chociaż co ciekawe, kiedy pojawił się Walter P99, większość, wiecie, no, internetowych specjalistów, o panie, kolejny Glock, nie? Bo ma plastikowy szkielet i nie ma kurka. Ale oczywiście to nieprawda. A propos plastikowego szkieletu, jeszcze z tym pistoletem związana jest bardzo ciekawa historia. Związana jest z panem Cesaro Morini. Włoski konstruktor, który produkuje broń sportową dla olimpijczyków. No i zresztą nie tylko, tak? Przy czym to wiecie, to są takie pistolety bardzo mocno customowe, z takimi indywidualnymi chwytami ergonomicznymi, anatomicznymi i tak dalej. Także wiecie, taka broń dla olimpijczyka, tak? Dla specjalisty. I co ciekawe, na stronie Cesaro Moriniego, ja nie wiem, czy ten pan jeszcze żyje, bo widziałem na zdjęciach, to był już takim dosyć wiekowym człowiekiem, ale mówię, nie znalazłem informacji. W każdym razie na stronie właśnie Cesaro Moriniego jest cała gala w ogóle medali, tak? Z kilku olimpiad, nawet z ostatniej we Francji też chyba zdobyli, znaczy ten pistolet zdobył razem z zawodnikiem chyba tam kilka złotych brązowych i srebrnych medali. Także bardzo zacna firma. No i właśnie przed panem Cesaro Molinim postawiono, uwaga, zadanie. Panie Cesaro, proszę stworzyć dla nas chwyt pistoletu, tak? Szkielet, który będzie idealny dla każdego rodzaju dłoni. Malutkie kobiece, duże bochny męskie, krótkie palce, długie palce, krótkie kciuki i tak dalej. No, przyznacie sami, że takie, wiecie, zadanie, kurna, panie, no, zrób nam coś, co będzie, wiecie, ergonomiczne dla wszystkich. I wtedy geniusz Cesaro Moriniego, słuchajcie, ujawnił się w tych właśnie wymiennych nakładkach na chwyt, w tych właśnie wymiennych grzbietach, jak ja to mówię, dupkach. I tak naprawdę Walter P99 jest pierwszym pistoletem w historii, który posiada właśnie wymienne te dupki. Które zresztą dzisiaj, umówmy się, każda firma, która produkuje broń z plastikowym szkieletem, no to dodaje te dupki do wymiany. Co ciekawe, Glock też po wielu latach wprowadził takie, te, wiecie, te nakładki na chwyt. Nie? Szczerze powiem... No tutaj geniusz Gastona Glocka się nie ujawnił, bo dla mnie te nakładki na chwyt Glocka są jakieś w ogóle, to jest jakiś koszmar, no ale okej, tak, powiedzmy, że dzisiaj rzeczywiście to jest standard, więc pamiętajmy, że pan Cesaro Morini wymyślił właśnie tego typu chwyt z wymiennymi nakładkami, które pozwalają zwiększyć albo zmniejszyć jego obwód. Pierwszym pistoletem, który stworzyła już firma Umarex Walter przy użyciu Horsta, przy współpracy Horsta Vespa, to był pistolet HLP. Ten skrót oznacza Harmless Pistol, czyli bezkurkowy pistolet. Przy czym ten HLP, ten skrót, to jest błąd gramatyczny, ponieważ słowo harmless
pisze się jako jedno słowo, więc tak naprawdę ta broń powinna się nazywać Walter HP, a nie HLP. I też taka ciekawostka, której dowiedziałem się z książki Nie Tylko Wiz, że na targach chyba bodajże w 90, już nie pamiętam, 5 czy 6 roku na IWA był właśnie, było z błędem ortograficznym. Było harm, less, pistol. I też właśnie zwiedzający zwracali na to uwagę. Ale ten HLP tak naprawdę to był właśnie początek Waltera P99. Już po roku był gotowy właśnie taki Walterek. No może umówmy się, nie dokładnie taki, tylko bo to już jest jakaś tam generacja druga plus. Więc był oczywiście troszkę inny, ale główne założenia konstrukcyjne były właśnie po roku już wdrożone do takiego pistoletu. A jakie to były założenia konstrukcyjne? No najprościej powiedzieć o systemie spustowym. No właśnie, tutaj ten Horst Wesp musiał się wspiąć na wyżyny i wymyślić coś, co nie będzie wstępnie napinana iglica, nie będzie ona zwalniana w pewnym momencie, tylko to będzie taki pistolet, który ma system spustowy działający bardzo podobnie do pistoletów kurkowych. Czyli na przykład możemy oczywiście po przeładowaniu broni oddać strzał, ale kiedy odpuścimy spust, no w Glocku jak się nie przeładuje, to panie spust nie działa. A tutaj działa, tak? Czyli możemy spustem napiąć iglicę w całości i ją zwolnić. Do tego jeszcze po przeładowaniu broni możemy użyć dekokera, który spowoduje, że spadnie iglica, tak? Ten mechanizm spustowy znów się robi twardy i po prostu za jego pomocą możemy oddać strzał. Oczywiście stworzono to głównie ze względów na patenty Glocka, ale też zauważono, że w momencie strzelania w stresie, kiedy na przykład oddamy strzał i on nie padnie, no bo wiecie, no iglica źle zbiła spłonkę, nie musimy przeładować broni, tylko możemy spróbować nacisnąć drugi raz na spust i spróbować oddać ten strzał. Oczywiście są różne jak gdyby szkoły. Niektórzy mówią, że jeżeli nie ma strzału, to należy zrobić tap, rak i bang. A niektórzy, wiecie, z drugiej strony, co ja tu będę gadał? No w stresie, jak będziemy, to nie będziemy wiedzieli, co, czy zapamiętamy, że należy zrobić tap, rak, bang, czy po prostu będziemy naciskać na spust. Ale właśnie ten spust daje nam możliwość jak gdyby ponownego odpalenia niewypału. Może wtedy się uda, może nie, tak? Może to jest taki niewypał, że już nie wystrzeli, ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że właśnie takie naciśnięcie na spust spowoduje wystrzał. Tu Strzelnica News. Jak zwykle zajrzałem do sklepu Salon Broni w Warszawie na Bemowie koło szkoły. Julia trzyma w ręku niedrogie, całkiem fajne karabiny AR-15. Co to takiego? To są Adams Armsy. W tej chwili najtańsze tłoki, jakie są dostępne u nas na rynku. Mało tego, my je jeszcze zrobiliśmy w promocyjnej cenie. Macie do wyboru dwa karabinki, jeden z kolimatorem, a drugi z mechanicznymi przyrządami celowniczymi. Bardzo fajne tłokowe karabinki, warto wpaść i obejrzeć. Zapraszamy. W sklepie Kaliber dostępna jest pełna gama produktów firmy Magpul. Ostatnio dostali grubą dostawę, ponieważ Kaliber jest głównym dystrybutorem Magpula w Polsce, dlatego macie teraz dostęp do wszelkiej maści magazynków z okienkami, bez magazynków o różnej pojemności, kolb, łuż, przyrządów celowniczych i różnych przydasiów, które można zamontować na swojej broni. Dlatego zapraszam do Kalibra, głównego dystrybutora firmy Magpul w Polsce. Cześć moi drodzy, ja jestem Grzesiek z Garanda, a za mną mam Garanda. Co w środku? Przekonajcie się sami. Duża dostawa amunicji dojechała do nas z Cellier Belot, mamy fioki i parę innych ciekawych pozycji. Każdy znajdzie coś dla siebie, mnogość kalibrów, nawet tych najdziwniejszych i często ciężko dostępnych. Oprócz tego dostawa broni krótkiej, dojechały Rugery, dojechała CZ-ka, dojechały Glocki, Areksy, Taurusy, oprócz tego ma pojawić się jeszcze Beretta. Moi drodzy, spieszcie się po swoje, szybko uciekają. Co więcej, zapraszam dalej. Moi drodzy, w Królestwie Broni Długiej dojechała tak samo CZ-ka, Ruger, trochę demobilu, WBP, oprócz tego aery i strzelby. Mamy bardzo dużo towaru, który chętnie Wam sprzedam. Wpadajcie do nas, odwiedzajcie stronę i Telegram. Do zobaczenia, hej! W Strzelnica News wpadłem do Militaria Tylice, gdzie mają bardzo duży wybór karabinów Daniel Defense, w tym nowość. Zaraz Wam pokażę, co w tym Danielu Defense jest nowego. Poczekajcie, o, tak. Widzieliście? Łamana kolba. A oczywiście ma zachowany tak zwany ten buffer, tak? Czyli tu mamy sprężynę. Po zamknięciu możemy strzelać, zresztą też jest napisane, że close before firing. Ale jeśli kupujecie Daniel Defense'a, to jeszcze Wam opowiemy o pakiecie korzyści. Co to jest? Tak, kupując Daniel Defense otrzymujecie dodatkowy magazynek za złotówkę, oryginalny, 32-nabojowy, zawieszenie Direct Action, czyli już macie podstawowe zawieszenie do Waszego nowego Daniela. Dodatkowo rozszerzony pakiet gwarancji 4-letni,
oraz 3 przeglądy całkowicie za zero w autoryzowanym serwisie, więc czego chcieć więcej? Kurde, kupujcie Daniel Defense. A to zaproszenie do obejrzenia dzisiejszego odcinka na kanale Ostry Gwint. Pozdrawiam serdecznie Adriana, który widać, że rozwija swój kanał. Karabin, który zobaczycie, już pokazywałem wam na moim kanale, natomiast teraz możecie go zobaczyć okiem właśnie Adriana i gościa specjalnego, czyli Mata z DTF-u. A wiadomo, że Mat z DTF-u to jeden z największych specjalistów odstrzelania z karabinu i broni krótkiej. Dlatego myślę, że szykuje się ciekawy odcinek. Zapraszam dzisiaj wieczorem. A to dobra informacja ze sklepu strzelecko-myśliwskiego Puchacz w Piotrkowie Trybunalskim, do którego przyszła duża dostawa ochronników słuchu, zarówno pasywnych, jak i aktywnych. Wiecie, że polecam aktywne, dlatego zapraszam na zakupy. A to, co widzicie na zdjęciu, to karabinek Zion firmy Ivi. To karabin, który posiadam od kilku lat i bardzo serdecznie go polecam. Oczywiście macie do wyboru lufy 12,5 cala, z tego co wiem chyba też 16 cali. No i co najważniejsze, słuchajcie, już któryś rok, a właściwie któraś kolejna dostawa, nie zmienia ceny tego karabinu. Nadal kosztuje 7,5 tysiąca złotych, co uważam jak za jakość tego karabinu. Jest to naprawdę niewygórowana kwota. A to Agila. Jak pewnie zwróciliście uwagę, obecnie sprzedawana jest w nowych opakowaniach z nową szatą graficzną. Kolejna ciekawostka jest taka, że obecnie Incorsa, sklep i hurtownia, jest głównym dystrybutorem Agili w Polsce, także możecie do nich wbijać po tą amunicję albo do sklepów, które są w waszej okolicy, ponieważ Incorsa współpracuje ze sklepami w całej Polsce. Zapraszam zatem na zakupy, a ja niedługo pobiorę sobie większą partię tej amunicji, żeby ją po prostu dla was przetestować. Korsak Prizm to bardzo niewielkich rozmiarów celownik pryzmatyczny, szczególnie polecany dla osób z astygmatyzmem. Jest on produkowany przez firmę Redwin. Przypomnę, że firma Redwin to obecnie Redwin Polska, gdzie macie na ten produkt oczywiście pełną gwarancję i pełną rękojmię. Bardzo dużą popularnością cieszy się tak zwany Marcin on Tour, czyli objazd po Polsce sklepu RP Arms, który, przypomnę, swoje siedziby ma w Aleksandrowie Łódzkim i w Poznaniu. Kolejna trasa 9 listopada oraz 16 listopada. Macie na grafice dokładnie opisane miejscowości, które odwiedzą. Macie także podane ceny niektórych produktów. Oczywiście wszystko to, co jest dostępne w sklepie, możecie od razu sobie zamówić i poprosić po prostu o dowóz w miejsce, które jest wymienione na tej grafice. Życzę wam po prostu udanych zakupów. A teraz zaproszenie na kurs prowadzącego strzelanie organizowane przez One Man Army. Zapraszam was serdecznie 16 i 17 listopada na strzelnicę C4, gdzie będziemy przez 2 dni zdobywać naprawdę mnóstwo wiedzy. Ja oczywiście na tym kursie też się pojawię, ponieważ wyszedłem z założenia, że po prostu prowadzący strzelanie loku przyda mi się w mojej pracy zawodowej. A jeżeli wam się przyda, to zapraszam was serdecznie. Przypomnę, One Man Army 16 i 17 listopada już niedługo w Łodzi. A gdyby komuś było za daleko do Łodzi, może wybrać się na podobne szkolenie, tylko organizowane na strzelnicy Stone Range w miejscowości Kamień. Organizowane jest przez klub strzelecki Excalibur, też 16 i 17 listopada, z tym, że mówię poza Łodzią, na strzelnicy Stone Range. Zapraszam. A to skrzyneczka Plano, którą już wam nieraz pokazywałem w niektórych odcinkach. To jest bardzo porządnie wykonana skrzynia transportowa, wodoszczelna, którą można oczywiście zamknąć na kilka takich zaczepów. Jeden jest z... A to, co widzicie na obrazkach, to jest skrzynia na broń firmy Plano. Ona jest sprzedawana jest w różnych rozmiarach, w zależności od długości broni. Co ciekawe, skrzynia jest całkowicie wodoodporna, kurzoodporna. Oczywiście odporna na wszelkiego rodzaju przejechania, nawet samochodem, ponieważ to są bardzo trwałe skrzynie. Dlatego wam je serdecznie polecam. Ja już takiej skrzyni używam prawie rok i tak naprawdę nic się z nią na razie nie stało. Dobra, ja tu gadam, a tymczasem mam jeszcze mnóstwo materiału nagranego na terenie Komendy Miejskiej Policji w Łodzi przy Sienkiewicza. Zapraszam was teraz bardzo gorąco, ponieważ w tym materiale także zadam policjantom pytanie, jak im się z tym pistoletem służy, jak oni go oceniają, jakie są jego największe zalety i jakie wady. Zapraszam. Z pewnością zauważyliście, że znajduje się na terenie Komendy Miejskiej Policji w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza. To tutaj za chwilkę postrzelamy sobie troszeczkę z Waltera P99, bo miejsce, do którego za chwilkę was zabiorę, znajduje się dokładnie pod moimi stopami. To jest strzelnica, do której cywile nie mają dostępu, ale wreszcie się udało i mnie tam wpuszczą. A moim przewodnikiem będzie dzisiaj aspirant sztabowy Andrzej Zieliński. Witam cię serdecznie, Andrzejku. Cześć. Czyli ty uczysz wszystkiego policjantów. I dodatkowo jeszcze też z urządzeń przeznaczonych do uwzględniania osób za pomocą energii elektrycznej, czyli jestem też instruktorem paralizatora. Szykuje się długa rozmowa, mieliśmy tutaj krótko pogadać. Dobra, Andrzeju, za chwilkę do ciebie dołączę. Do zobaczenia. Serdecznie zapraszam. Do zobaczenia, hej.
Schodzimy sobie teraz na teren parkingu podziemnego, z którego będziemy mogli przejść na strzelnicę, a obok mnie Maksymilian Jasiak, młodszy aspirant, tak, członek zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Zapamiętałem wszystko. Dobra, porozmawiamy sobie za chwilkę, chodźcie teraz na strzelnicę. No ja już mogę tutaj wejść? Już dobra, okej. Ale ciężkie te drzwi. Musimy mówić troszkę ciszej, ponieważ właśnie trwają teraz zajęcia, o których bliżej za chwilkę opowie wam Andrzej. Najpierw oczywiście takie zajęcia rozpoczynają się od sprawdzenia broni, żeby wszyscy byli bezpieczni, a potem oczywiście przechodzą do strzelania na różnych dystansach. Strzelnica, na której jestem, jest w sumie takim niewielkim obiektem, który mierzy 25 metrów długości. Mamy oczywiście tarczociągi, ale też mamy możliwość strzelania na boki, czyli 180 stopni. Zobaczcie. Przejrzałem. Teraz jesteśmy dopiero gotowi, żeby móc w ogóle o czymś rozmawiać. Dobra. Zasady bezpieczeństwa są one najważniejsze. No właśnie widziałem. I to jest podstawa. Okej, dobra, za chwilę pogadamy. Na pewno zwróciliście uwagę na tarcze, do których będą strzelać policjanci. Zobaczcie, że to są to sylwetki. Nie są to już typowe Francuzy, tylko rzeczywiście sylwetki, które odwzorowują jakąś tam realną sytuację, tak? Czyli napastnika, który wyciąga do nas broń. To już nie jest ta, wiecie, stara szkoła, gdzie raz w roku policjant musiał z 25 metrów wystrzelać jakimś tam pudełku amunicji, tylko rzeczywiście policjanci będą mierzyli się z realnymi sytuacjami. Będzie dużo strzelania w ruchu, będzie dużo strzelania wycofując się. Myślę, że bardzo wiele wykorzystano tutaj z technik i DPA i w ogóle z takiego taktycznego strzelania. Bardzo mi się to podoba. Ja sobie też taki test zrobię. Dobrze, zatrzymam się na niewypale. Jeżeli mamy zacięcie w postaci niewypału, co robimy? Dobijamy magazynek i przeładowujemy broń. Jak najszybciej, tak? Przestrzeń tarczy przeładowuje broń, krzyczy policja i prowadzimy ogień. Na moje hasło awaria. Każdy z was kontroluje prawidłowo broń, po kontroli broni zmienia jak najszybciej magazynek, robimy to w postawie stojącej i jak najszybciej zrzucam zamek i wchodzę w cel, oddaję strzał, okej? Dobra, przygotować się, ręka może być na chwycie broni, gotowi, uwaga, cel! Policja! Policja! Prowadzimy ogień! Awaria! Szybka wymiana, magazynek na bok. Podpinam, prowadzę ogień dalej. No i tu wam służą te sztuki amunicji ćwiczebnej do tego, żeby właśnie nie uderzać iglicą o to żółko zamka. Dobra, wypinam jeszcze raz, to zrobimy na szybciutko. Wypinacie ten magazynek. Pamiętajcie, żeby nie drobić noga za nogą. Niektórzy szurają nogami, okej. I cofamy się teraz do tyłu. Cofamy się teraz do tyłu wolno, nie musimy się spieszyć, tak? Jeżeli będzie jakaś przeszkoda, może być problem, tak? Bo będzie coś, idziesz cały czas, tak? Po to mam to, po to kroczę wolno, żebym się w nocy nie przewrócił. Będzie kamień krawężnik, nie widzę tego, tak? Bo nie zawsze mogę się obejrzeć do tyłu, ale jak mogę, to też. I jeszcze raz do przodu, co jakiś czas mogę się weryfikować. Dobra, zatrzymamy się na chwilę. Teraz tak, kiedy oddajecie strzał, kiedy się poruszamy, tak? Tutaj jak w jakimś Counter-Strike'u, broń często jest tak, że ona wręcz tam spaceruje z nami, tak? Pamiętajcie. Jeżeli jedna stopa ma pełny kontakt z podłożem, a druga jest oparta, wtedy prowadzę ogień, tak? Wtedy prowadzę ogień, tak? Czyli mam strzał, wchodzę pięta, palec, tak? Mam strzał, dwie stopy w podparciu, do tyłu odwrotnie, tak? Idziemy cały czas, nie zatrzymujemy się, idziemy cały czas. Dobra, czyli tak, idziemy na moje hasełko awaria, tak jak było w pierwszym przypadku. Robicie, ale w marszu wymianę magazynka, jak najszybciej zrzucacie zespół zamka i prowadzimy ogień dalej, tak? Jak dwie stopy mają kontakt, powoli, spokojnie. Idziemy, cały czas prowadzimy ogień. Awaria, cały czas idziemy, nie zatrzymujemy się, idziemy. Idziemy. Jak najszybciej mam zacząć strzelać. To co mówiłem o magazynkach, może się potknąć, tak? Tu jesteście zgrupowani, jeden wyrzuca drugiemu, ale zobaczcie, to co przed chwilą mówiłem, sprawdza się, tak? To nie jest wymysł żaden, dobra, okej. Okay. Dobra, porozładowujcie się.
Tak, już strzelimy. Już strzelimy. Słuchaj, chciałbym ciebie spytać o to, jakie warunki trzeba spełnić, gdyby ktoś teraz wpadł na pomysł, chciałbym pracować w policji. Tak, po pierwsze, to jest najważniejsze, to jest służba. To nie jest praca, to jest bardzo, bardzo ważne. Jest to służba wymagająca, bardzo często niebezpieczna, ale myślę, że dająca bardzo dużo satysfakcji i bardzo dużo możliwości rozwoju. Komenda Główna Policji stworzyła taką stronę, platformę można było nawet powiedzieć, praca.policja.pl, na której znajdziemy wszelkie informacje dotyczące tego, kto może zostać policjantem, jakie są potrzebne dokumenty, jak wygląda cały proces rekrutacyjny, jakie są benefity różnego rodzaju, tak? Jak może wyglądać ścieżka kariery. Jeżeli ktoś nie korzysta z internetu albo nie preferuje akurat tej metody, my w Komendzie Miejskiej Policji mamy takie doborowe czwartki. W każdy pierwszy czwartek miesiąca pracownicy i funkcjonariusze zajmujący się doborem służą odpowiedziami na wszelkie pytania. Dokładnie, tak. Wszelkie pytania, jakie mamy, możemy przyjść, zapytać, dowiedzieć się, jaki jest komplet dokumentów, a jeżeli ktoś ma to nawet je złożyć. Również w każdy wtorek między 16 a 18 też dyżuruje pracownik, gdyby ktoś chciał w tych godzinach taką wiedzę też uzyskać. Okej, czyli tak po pracy, jakby ktoś chciał. Właśnie tak? Dlatego, tak, bo nie wszyscy mogą w godzinach 8-16, więc również po 16 jesteśmy dostępni. Z tego, co słyszę, stoicie, tak można powiedzieć, otworem na nowych pracowników i tych, którzy podejmą służbę w policji. Tak, zapraszamy serdecznie wszystkich. No właśnie, zapraszamy, natomiast ja muszę o to spytać, bo to zawsze to pytanie pada. Ile policjant, taki świeżak, który właśnie rozpoczął służbę, ile będzie zarabiał? Wszystko zależy od wieku. Jeżeli nie skończył jeszcze 26 lat, to jako kursant zarobi w granicach 5,5 tysiąca złotych netto. Po kursie, który trwa około 7 miesięcy, to już jest 500 złotych więcej. Okej. Okay. No to ja muszę powiedzieć tak, gdyby mi tak płacili na studiach, to bym studiował do dzisiaj. Zapraszam. Właśnie, jeszcze jedno pytanie. Ja mam 50 lat. Nie ma limitu wieku. Nie ma limitu wieku do policji? Wieku. Ale naprawdę takiego Ramola jak ja byście przyjęli, po co? Jeżeli udałoby się panu spełnić wszystkie wymagania, przejść wszystie testy, sprawności psychiczne, przejść badanie komisji lekarskiej. Oczywiście. Kurczę, dobrze, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Powiem ci, że to ostatnie pytanie najbardziej mnie zaskoczyło. Jak to my zawsze... A tu jeszcze zobaczcie, amunicja jak jest pakowana, widzieliście? Słuchajcie, no tak jest pakowana amunicja, z tego co jest mi wiadomo, dla wojsk i policji, tak? Ona ma niebieskie spłonki, chociaż była też kiedyś w sprzedaży. I jest to non-toxic, ona ma troszeczkę mniejszą zawartość połowy, tak? Także jest troszeczkę bezpieczniejsza, dokładnie. I powiem szczerze, mogę się tylko dobrze wypowiedzieć, bo naprawdę zacięć prawie nie ma, dużo mniej kopci, nie ma zacięć. Dobra. Strzelamy? Dużo mniej też brudzi broń. Sprawdziłeś, Bartuś, broń? Dobrze, słuchajcie, wszyscy słuchaweczki. Idą już na linię, za chwilkę będą strzelać. No niestety, ja nie mogę na tej strzelnicy strzelać, ponieważ jestem po prostu cywilem. Cel tarcza to jest 20, tak jak widać wcześniej. Ognia! Policja! Idziemy cały czas, idziemy! Dziewczyny! Dobra, rozładujcie do przejrzenia. Słuchajcie, czasowo rewelacja, w ogóle nie gadamy, tak? W tarczy chyba też jest dobrze, nie, tak? No dobrze. Dobra. Jest w tarczy. Zbieramy magazynki, możemy sobie podejść do tarcz. Nie, no błagam cię, gdzie ja tak strzelę? W życiu. Proszę cię. Czy jak ja będę robił ten kurs, też będę musiał krzyczeć policja? Czynności przed użyciem broni. Mamy okrzyk policja, wezwanie do zachowania zgodnego z prawem. O matko. Czyli jeżeli mamy osobę na przykład z nożem, no to policjant, jeżeli jest na to czas, jest taka możliwość. Dobra, jest sytuacja, że on do ciebie biegnie z nożem. To tylko i wyłącznie trzeba krzyknąć policję. A, policja, dobra, okej. Tak jest. Identyfikować służbę, tak to się nazywa. No dobrze, rozumiem. Dobra. Także u nas przed każdym zawsze nie, jest policja. Nie, no ale no chodź, no zobacz, no panie, no. Panie, no pięknie, no zobacz. Ładnie w linii, nie jest lewo-dół, to co ja zazwyczaj robię na scenicy. A i poza tym amunicja non-toxic. No. Nie, powiem ci, że dobrze. Sytuacja zagrożenia, mówię, dynamicznie się szybkie strzelanie. Ale nie ma czasu celować, kombinować. Tak, mamy cel, mamy ewentualnie gdzieś tam po tak zwanej lufie, tak blisko odległość. Ale wycofywanie się jest tak naprawdę naturalną. Tak, mówię, dobrze ten spacer i spokojnie sobie, jak najlepszą. Każdy atak, słuchajcie, my podczas na przykład legitymowania nawet, tak, każda reakcja, gdzie ktoś, my nie mamy dużej odległości. I każda tu reakcja odrzucenia czegoś, sięgnięcia,
Bardzo dużo tego ćwiczymy właśnie na zajęciach z technik taktyk, tak? Ale czyli trzeba odrzucenie... rzucić długopis i notatki. No trzeba, no. Dobra. Tak. Słuchawki, okulary, przygotować się do strzelania. Podpinamy magazynek, broń w kaburze, kabura zapięta. Strzelcy gotowi. Ognia! Policja! Policja! Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Działaj na broni. Dobre sprawdzenie, o to chodzi. Prowadź ognie. Super, dobra, zatrzymujemy się. Sprawdzaj broń sobie. Do przyjrzenia broń. Wyjrzałem. Kabura od razu. U mnie gotów. Dobra, podnieście magazynki, można podejść do tarcz. Chodź do tarczy. Oj, kurka, tutaj to jakby facet był, to by... Dobrze, no tu strzelamy najpierw po nogach. Tak, no właśnie, słyszałem właśnie, no. Że macie takie, no to bardzo dobrze. Najważniejsze, że mamy to w celu, jest zaliczone jest fajnie, celu, bardzo jest. Fajnie. No sprawdzisz mnie, wiesz co, powiem ci, że coraz bardziej mi się podoba. Fajny test. Bardzo się cieszę, że te właśnie te czasy nie są takie, wiesz, takie mocno podkręcone. Oczywiście ma to swoje plusy i minusy, ale okej, dla mnie to jest... Mówię, że to jest test, który chyba ja przejdę. Tak mi się wydaje. Mam nadzieję. Przestań się śmiać. Andrzeju, dzisiaj policjanci strzelali z Walterów P99 i też z Glocków. Widziałem Glocka chyba 17, tak. Ktoś tam chyba 19 tak. Jakąś miał. Ale właśnie, porozmawiamy, bo ten odcinek jest o Walterze P99. Używasz tej broni od lat. Ćwiczysz na tej broni, uczysz. Największe plusy twoim zdaniem tej broni to? Zasób magazynka na pewno. Nowoczesność na zasadzie konstrukcyjnej, czyli mówimy tu o tym, że broń daje się, że tak powiem, obsłużyć osobom prawo-leworęcznym, szczególnie ten nowszy Walter, tak? Mamy manipulatory, czyli zrzut zamka mamy po jednej i drugiej stronie i części broni. Mamy kabury dostosowane do strzelca, czyli lewa, prawa strona, jeżeli ktoś sobie pobiera taką broń. I tak samo wypinanie magazynka mamy pod spodem, tak? Też na dwie strony. Także myślę, że to jest bardzo duży atut. Kolejną rzeczą, antystres. Myślę, że na plus. No po to zostało to wymyślone. Czyli mamy drogę 14 mm języka spustowego, tak? Gdzie w sytuacji stresowej, tak? Tak? No bo mówię, fajnie wszystko jest, jak jesteśmy na strzelnicy, ale jeżeli dochodzi do realu, naprawdę sytuacje, to są ułamki sekund na podjęcie decyzji. I tutaj wiadomo, że uczymy podstawa, to jest ten palec języka ściągnięty. Ale jeżeli już ten palec położę, to ja mam być świadomy, że oddaję ten strzał. I tu mówię, te 14 mm to jest długa droga, ale w sytuacji naprawdę zagrożenia życia, no każdy da radę go nacisnąć, tak? No ale potem ten spust przechodzi tak, w krótszą drogę. Potem oczywiście, jak dzisiaj trenowaliśmy, tak? Czyli w pierwszej sytuacji ta druga droga języka, mamy takie delikatnie puknięcie, tak? Potem zaczynam pracować i już potem na tak zwanym krótkim spuście, tak? To policjanci też się tego uczą, że prowadzimy sobie już króciutko, wyczuwamy tylko i naprawdę da się z tego precyzyjnie strzelić, tak? Ja nie mówię to o super precyzji, ale naprawdę da się precyzyjnie z tej jednostki broni dać strzał. No i co? Tutaj na plus, jeszcze z czym wychodzę, szczególnie dla osób, którzy gdzieś tam zaczynają służbę, czy są na kursach podstawowych, jak poznają tą broń, mamy wskaźniki, tak? Gdzie, no nie na wszystkich jednostkach broni to mamy. Mamy wskaźnik obecności naboju, tak? Po prawej stronie jednostki broni, jeżeli mamy skrzydełko zagięte, widzimy czerwony punkt, być może w warunkach ciemnych, gdzieś tam nocnych może być gorzej. No i mamy tak samo wskaźnik napięcia iglicy z tyłu broni, tak? To też zawsze nam daje gdzieś tam sobie to. Także mówię, to na plus, na pewno, tak? Te konkretne rzeczy. Ale jak się postrzela, załapie się o co chodzi, to z każdej jednostki broni tak naprawdę można wykonać fajne strzelanie. Słuchajcie, pokażę wam za chwilkę wyposażenie etatowego policjanta z pierwszego komisariatu policji. Koło mnie policjanci, którzy właśnie mają na sobie dużo szpeju. Ja muszę przyznać, że mnie ostatnio takie wyposażenie, w ogóle te mundury, jakie mają obecnie policjanci, bardzo się podobają. Macie też furażerki takie, też etatowe? Tak. A, okej, te furażerki są po prostu mega. Naprawdę, uważam, że ten, kto to projektował, jest okej. Ale zwróćcie uwagę, że obydwaj policjanci mają na sobie kamizelki, oczywiście z balistyką, rozumiem, tak? Oczywiście. To jest miękka balistyka? Tak. Miękka, okej. Mamy oczywiście kamerę, tak? Czyli teraz ostatnio niezbędny sprzęt, który policjant musi posiadać, żeby nagrywać interwencje, żeby potem były dowody, tak? Jak ta interwencja wyglądała i tak dalej. Widzę gaz jeszcze też pieprzowy jakiś. Oczywiście. Oczywiście. Często takiego gazu się używa? Jak sytuacja wymaga, to się używa. Okej. Okay. Dodam tylko, że jest na nim napisane policja. A to chyba polski producent jest w ogóle, z tego co pamiętam. Tak, zmienił się gazy. No właśnie, Andrzeju, pozwól tutaj do mnie bliżej, żebyś też na bieżąco to, wiesz... Środek przymusu bezpośredniego, tak? Oczywiście gazu nie tylko używa policja. No tak. Tutaj mamy ręczny miotacz gazowy, ale tak samo mamy też, no, jeżeli mamy zabezpieczenie imprez masowe, mamy plecakowe miotacze, tak? Dodatkowo też nawet, nie wiem, armatka wodna może sobie zmieszać wodę z gazem, tak? Rzecz najważniejsza,
Zobaczcie, co tutaj ma koleżanka. Proszę bardzo, staza, tak? I proszę, jak sklarowana. Nie, no sklarowane, wszystko jest spoko. Obyś nigdy nie musiała jej używać. Dokładnie. Żeby tak było. Jeszcze mam lepiej, żeby była. Tak, oczywiście, przede wszystkim bezpieczeństwa. Powiedz mi jeszcze w tej takiej saszetce, co tutaj nosisz? Tutaj to mam takie już swoje jakieś... A, rozumiem. Bloczek mandatowy. A, rozumiem. Coś do dezynfekcji. Okay. O, okej. Okay. Trochę pierwszej pomocy, tak? Trochę. To jest teraz... Ach, no proszę bardzo, fajnie. Leczety, długopisy. Okej, okay, dobra. No i oczywiście mamy w kaburze broń. Ty masz akurat, widzę, walterka. Tak jest. Dobra. I słuchajcie, i tu rzecz jeszcze, zobaczcie, worek zrzutowy. Przydatna. Kurde, rzecz. Bardzo przydatna, tak, mega. Jeszcze zerknijmy, mamy z tyłu kajdanki, widzę, dobrze. No i jeszcze gdybyś tak do światła się mogła tu skierować, o właśnie, co to jest, powiedz mi? To jest paralizator taser. Aha. Czyli tym jak gdyby obezwładniamy prądem. Tak, dokładnie. Okej. Okay. Andrzeju, ty mi mówiłeś, że wtedy też jeszcze jeden policjant wyciąga taser, drugi go asekuruje, tak? Tak, tak. Poproszę na chwilkę. Strzelić, słuchajcie, tutaj akurat ten, z tyłu jest bateryjka, mamy dwa katridże, tak? To jest bojowy, więc nie będziemy tutaj jakieś tam pokazówki robić, ale są dwa katridże z przodu. Czyli dwustrzałowy. Tak. I teraz okay. W zależności od takiego katridża włożymy. Tutaj bodajże 7,5 metra chyba mamy założone, tak? Tak. Na odległość 7,5 metra możemy gdzieś tam razić osobę, tak? Dodatkowo mam przycisk ARC, który jeżeli bym wcisnął, punktowo mogę też z przyłożenia takiego użyć okay. Tego paralizatora, tak? Ewentualnie mogę go wziąć do ręki, żeby go tak... No, nie, nie pozwolę. Nie chciałem, bardzo. Kurczę, wiesz, żeby takie ciężkie... Robimy papier inspektora, będzie... O, dobra, dobra, oczywiście, dobrze. Bezpiecznik skrzydełkowy, okay. Mamy celowniki laserowe, mamy światełko, bardzo fajna rzecz. A to, co powiedziałem, tak, jak najbardziej, to jest tylko urządzenie, tak? Może być ktoś bardzo na przykład grubo ubrany, możemy nie trafić sądom, no, tak. Możemy poprawić drugim strzem, jak najbardziej, tak? Okay. Ale jeżeli to na mnie wyjdzie, a będzie sytuacja, że ktoś się wściekli ludzie z nożem, siekierą, to nie ma śmiechu, proszę. No dlatego tu jeszcze może ja zwrócę na jedną istotną rzecz. O, dobra. Koleżanka akurat jest leworęczna. Jest taka zasada, jeżeli noszę broń po jednej stronie, to paralizator noszę po drugiej stronie. To nie może być pomyłek, jest to też ważne, funkcjonalne. A, widzisz. I są specjalne kabury do tego robione, że jeżeli paralizator jest odbezpieczony, jeżeli go włożą, on się zabezpiecza, także to jest też przemyślana, fajna rzecz. Rozumiem. Lekołka kabury w ogóle. No dobrze. Jeszcze popatrzmy, mamy rękawiczki taktyczne u kolegi. Mamy też stazę. Co mamy? No, a radiostację jeszcze mamy. Dobrze, okej. Okay. No powiem wam, że naprawdę kozacko to wygląda. I tak chodzicie na patrole, tak? Się, w takim umundurowaniu. No dobrze. Dzisiaj zdali egzamin. Dobrze, co widać za naszymi plecami? No dokładnie. Jeszcze jedno strzelanie. Dobrze, spoko. Dziękuję wam bardzo serdecznie i życzę spokojnej służby. Na razie. Takie zawsze były. Oczywiście. Mamy niezwykłe odwiedziny. Odwiedził nas tutaj na strzelnicy inspektor Dariusz Dziurka, czyli komendant miejski Policji w Łodzi. Witam serdecznie. Witam pana redaktora. No właśnie, ja się bardzo cieszę, że pan przyszedł tutaj do nas, ponieważ myśmy się już kiedyś spotkali. A przez przypadek zupełny. Spotkaliśmy się w jednym z łódzkich sklepów i pamiętam, że wtedy tak naprawdę to mnie zainspirowało to spotkanie, no bo zobaczyłem mundur i mówię, kurczę, przecież muszę nagrać jeszcze Waltera P99. No i potem się dowiedziałem, że rozmawiałem wtedy w tym sklepie z komendantem miejskim Policji. Udało się to spotkanie. Udało Dziękuję się. Za zaproszenie. Dzięki wielkie. Było coś do jedzenia? Nie, no właśnie słyszałem, że stołówkę macie w remoncie. Także dobrze, zrobimy sobie na strzelnicy. Dobrze, mam takie pytanie do pana inspektora. No bo mało kto wie o tym. To taka uwaga, teraz zdradzimy małą tutaj informację. I jest pan kolekcjonerem broni. Jestem, zgadzam się. No właśnie. Co w pana kolekcji jest? Proszę się pochwalić, na pewno są widzowie zainteresowani. Początkowo był Margolin pierwszy, okay. Ale stwierdziłem, że to strzelectwo sportowe to nie bardzo, więc Margolin poszedł na bok, no i tak zaczęło się, tak stwierdziłem. W ogóle kolekcja najpierw miała być kolekcja broni policyjnej, tej, której używałem. Ale pierwszy mój pistolet to było P64, później był P83, później był P99, później był Glock 17 właśnie. Później poszły maluchy z kolei, bo jest Glock 44-22LR. No tak. Jest to taka fanaberia już bardziej, Colt 1911, też na maluch Waltera. No a później to tak troszeczkę już poszedłem bardziej właśnie w tą kolekcję policyjną, czyli RAK tak zwany. Mhm. Tetetka, a tak później już dla siebie to H11 okay. I
pytał, co widzieliśmy się w sklepie, to był Mossberg. Okej. Okay, Maverick. Maverick. Glauberyt jest w kolekcji? Glauberyta nie ma. Jeszcze jest czas. Miejsce jeszcze jest nasze. W szafie i w promesach. Rozumiem. No właśnie, dzisiaj policjanci, czyli właściwie służby mundurowe, mogą dość łatwo wejść w posiadanie broni, ponieważ zwiększamy w ten sposób obronność naszego kraju. Co musi zrobić policjant, żeby otrzymać właśnie pozwolenie na broń do ochrony osobistej? To w tym momencie składa wniosek do komendanta wojewódzkiego właściwego. No oczywiście trzeba zapłacić za decyzję. Mhm. No, cała procedura sprawdzenia tej osoby jest mimo wszystko, tak, przez WPA i później już tak naprawdę się dostaje zezwolenie, czyli nie trzeba zdawać egzaminu, nie trzeba robić badań, więc to jest to uproszczenie. To nie tylko policja, ale inne służby mundurowe, tam są warunki oczywiście, że się posiada broń służbową swoją i tak dalej, i tak dalej. Zachęcamy policjantów do tego, żeby jednak wchodzili w posiadanie broni swojej własnej, do ochrony osobistej, tym bardziej, że droga jest o wiele łatwiejsza. Ja jeszcze chciałem porozmawiać, bo pana służba to są początki lat 90., kiedy pan zaczął być policjantem w ogóle. No tak, dawno z tego, temu co to się było. Dowiedziałem. Dawno temu to było. No właśnie. Ponad 30. No właśnie, ponad 30 lat temu. Proszę mi powiedzieć, jak pan pamięta policję sprzed 30 lat? Jak się zmieniła dzisiaj? Bo z tego, co słyszałem, policjanci chwalą sobie na przykład chociażby te szkolenia strzeleckie. No, ogromnie się zmieniło. No, kiedyś te szkolenia strzeleckie to były sztywne. Zresztą sam prowadziłem te szkolenia strzeleckie. No, to było raczej takie sztywne strzelanie z 15 metrów, bez żadnych sytuacyjnych takich strzelań. No właśnie, strzelania statyczne. Dzisiaj widzieliśmy też strzelania w ruchu. Ja muszę przyznać, właśnie podziwialiśmy tarczę pana podwładnych. Bardzo dobrze się dzisiaj sprawili na tym treningu. Panie inspektorze, dziękuję serdecznie za rozmowę i oczywiście życzę samych dalszych sukcesów pracy. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Jesteś w końcu gotów? No jestem. No dobra. No dobra, wyłącz mi to. Gdzie to się wyłącza? Ty, dobra. Słuchajcie, mamy nowoczesny odkurzacz antywybuchowy. Po co się odkurza w ogóle takie pomieszczenie? Otóż resztki prochu mogą osadzać się gdzieś tam właśnie na podłodze i mogą po prostu ulec samozapłonowi. Dlatego używa się takich odkurzaczy, które w środku mają wodę, płyny gaśnicze, które od razu neutralizują resztki tego prochu i jest bezpiecznie. No także to ja tutaj doodkurzam i... Dobra, no hej. Dziękuję ci bardzo serdecznie za to, że mogłem dzisiaj na tej strzelnicy tutaj, no nie postrzelać, ale podpatrzeć, jak wygląda szkolenie policji. Mogłem zobaczyć z bliska policyjne mundury. Dziękuję ci bardzo za zaproszenie. Również dziękujemy i było nam bardzo miło. Pistolet, który trzymam w ręku, to jest generacja druga plus. I tak naprawdę największe różnice w tej generacji to przedłużony właśnie skrzydełko zatrzasku magazynka, to zdublowane, całkowicie zdublowane wszystkie manipulatory poza dekokerem, ale ten dekoker też przez osoby leworęczne może być obsłużony, także to nie nastręcza jakichś wielkich problemów. Zresztą umówmy się, policjanci, którzy przenoszą broń na służbie, mają tylko i wyłącznie podpięty magazynek. Broń nie jest przeładowana. I to jest tak naprawdę największa różnica przed takim naszym, jak gdyby, noszeniem na strzelnicę, czy przenoszeniem broni w kaburze, gdzie możemy, my sportowcy, możemy nosić przy sobie, przy pasku broń, która jest załadowana i przeładowana. Natomiast policjanci po wyjęciu broni muszą ją po prostu przeładować i dopiero przejść do strzelania. Także im ten dekoker, można powiedzieć, nie jest potrzebny. No chyba, że powiedzmy przeładowali broń, skończyła się interwencja, no to wtedy robią pstryk tutaj. Tak, iglica spada, nie wywołuje wystrzału, możemy broń bezpiecznie odłożyć do kabury, ale też taka ciekawostka jest, że ten pistolet przeładowany z napiętą iglicą możemy przenosić bezpiecznie również w kaburze, ponieważ mamy spust, który posiada ten tak zwany antystres, posiada wewnętrzną blokadę iglicy, która nie pozwala jej uderzyć w spłonkę w momencie, kiedy w pełni ściągniemy spust. Także mówię, pistolet działa tak jak bezkurkowiec, ale posiada też właśnie ten dekoker, z którego, mówię, przyznam szczerze, nie wiem, czy policjanci po prostu korzystają. A, no i największa różnica, tylko nie wiem, czy właśnie no, generacja na pewno druga plus wszystkie już mają, płytki, a właściwie te zastawki wykonane z wzmocnionego tworzywa sztucznego, które dodatkowo jest
wzmocnione metalowymi jakimiś tam elementami. No i dlaczego wam pokazuję tą płyteczkę tu, tak? Bo słuchajcie, do tego pistoletu przylgnęły dwie takie naprawdę głupie jakieś przywary, takie głupie legendy. Po pierwsze, że właśnie przez spust antystres, który policja zamówiła, który jest specjalnie zrobiony właśnie dla policjantów, że się z niego nie da strzelać, tak? Że mamy na początku długą drogę tego spustu do wywołania wystrzału. I że to jest w ogóle badziewne, że to jest jakiś wymysł szatana, że to jest w ogóle, kurna, kto to panie wymyślił. Zresztą, co ciekawe, też Walter produkuje takie 99 ze spustem Quick Action, tak? On się nazywa właśnie QA. Quick Action, czyli po prostu działa tak jak w Glocku, nie? Po prostu wybierasz krótki luz i strzelasz. Nie miałem nigdy w ręku, także wam nie powiem, jak to działa. Natomiast to jest typowy policyjny, taki właśnie z antystresem. I właśnie do niego przylgnęło, że panie tu nie strzelisz, że... ten spust się ciągnie. Szczerze wam powiem, to jest gadanie ludzi, którzy się po prostu nie znają na strzelaniu. Mówię, ale takim defensywno-ofensywnym, nie tarczowym, bo to nie jest pistolet tarczowy. To jest pistolet dla służby, dla policji, dla straży granicznej, albo na przykład do swojego tam home defensive, tak? Więc dla mnie ten antystres... Powiem tak, w ogóle nie odczułem jak gdyby żadnych kłopotów z używaniem tego antystresa. To jest pierwsza rzecz, która przylgnęła do tego pistoletu. I druga, która uważam, że jest mega krzywdząca. Pamiętam, że spotkałem kolegę na strzelnicy i on pyta mnie, Kwiatek, co teraz nagrywasz? Ja mówię, Waltera P99. A on mówi, oj ty, to uważaj, wiesz, żeby ci płytka nie wyleciała i iglica, żeby cię w oko nie trafiła. Powiem szczerze, że trochę mnie to wkurniło, ale postanowiłem w tym odcinku wyjaśnić, z czego wyniknęła właśnie awaria tej broni, czyli w momencie wystrzału iglica przebiła płytkę, która tutaj jest, czyli właśnie tą płytkę, czy też zastawkę, i trafiła, rzeczywiście raziła w oczy i w twarz strzelca. No to zapraszam na troszkę przydługawą opowieść. No dobra, przenieśmy się do roku 2014 na Śląsk, gdzie na strzelnicy policyjnej dochodzi do bardzo niebezpiecznego wypadku. Z Walterem P99 w roli głównej. Po przeładowaniu broni i strzelaniu nagle po kolejnym wystrzale w tym miejscu nie przez dziurkę, tylko po prostu przez całą płytkę wyrwaną ze swojego gniazda wylatuje iglica, oczywiście też gazy prochowe, które ranią policjanta w twarz. Podobny wypadek zdarza się w roku 2016, czyli dwa lata później, też na policyjnej strzelnicy, z tym, że ze źródeł prasowych wiem, że to był bardziej niebezpieczny wypadek, to znaczy tak podają źródła, że był o wiele bardziej niebezpieczny dla strzelca. Też oczywiście wyleciała iglica i raniła policjanta. Oczywiście policja natychmiast reaguje i pisze do fabryki broni w Radomiu, co to za wada pistoletu jest, co się dzieje. Na przestrzeni 2 lat mamy 2 poważne wypadki na strzelnicy podczas treningu. Fabryko broni, reaguj. No i zanim zbadano w ogóle całą sprawę, właśnie przyklejone zostało do tego pistoletu taka właśnie zła plotka, że te płytki są za słabe i że po prostu w pewnym momencie, prawda, ta iglica wylatuje nie wiadomo czemu i może nas poranić. Oczywiście fabryka broni w Radomiu natychmiast reaguje, czyli co robi? Wymienia te płytki na właśnie wzmacniane, czyli mocniejszy plastik wzmacniany stalowymi wkładkami, które mają zatrzymać iglicę wewnątrz kanału, żeby nie wyleciała, ewentualnie powiedzmy jakieś tam gazy mogą wylecieć, ale wiecie, no gazy nam jakoś tam krzywdy nie zrobią, pod warunkiem, że będziecie mieli okulary na oczach. Także pamiętajcie, że zawsze, żeby nosić okulary na strzelnicy. Ale czy to była wada konstrukcyjna Waltera P99? Otóż tu was zaskoczę. To była po prostu wina użytkownika. I teraz można się oczywiście śmiać, panie, o ta, spitolili pistolet i kurna, a teraz mówimy, że wina użytkownika. Otóż, po dogłębnych badaniach, naukowcy doszli do wniosku następującego. Pistolety Walter P99, bardzo popularne na właśnie tych strzelnicach, były używane do treningu nie tylko strzałowego, ale także bezstrzałowego. Policjanci po prostu ze swoich pistoletów, a już na pewno instruktorzy, oddali ze swojego egzemplarza kilka, a może kilkanaście tysięcy tak zwanych pustych strzałów bez włożonego zbijaka do komory nabojowej.
I teraz co się wydarzyło? No, powiem takie powiedzenie, przysłowie. Kropla drąży skałę. Iglica, która rozpędzona uderzała w tył czułka zamka, ja wam zresztą też pokażę, czułko zamka to jest o ten tutaj element, tak? Tam, gdzie jest taka dziurka niewielka, która, przez którą wylatuje iglica. To jest czułko zamka. O to czułko opiera się nabój, a właściwie kryza naboju. Tam też jest spłonka, no i iglica, która wylatuje przez tą maleńką dziurkę, uderza w spłonkę. I teraz, kiedy nie było zbijaka, a instruktor, wiecie, tłumacząc, wiecie, tu pokazywał i w ogóle, oddał kilkanaście tysięcy razy pusty strzał. I ta iglica, uderzając, zaczęła tworzyć mikropęknięcia wokół kanału iglicznego, czyli tej maleńkiej dziurki. No i w pewnego dnia, wiecie, jak to w takich przypadkach bywa, nagle ten materiał po prostu już był na tyle słaby, że nie wytrzymał ciśnienia, jakie panuje w łusce, i po prostu z łuski wypchnięta została spłonka, która wbiła się, ponieważ tam był osłabiony ten cały materiał wokół tego kanału iglicznego, wbiła się po prostu do wnętrza kanału iglicznego, wypchnęła iglicę, a ta pokonała oczywiście tą plastikową płytkę oporową i trafiła w oko strzelającego. Czyli powodem było niewłaściwe używanie broni. Wiecie, jeżeli mamy cywilnego Waltera takiego i sobie raz na jakiś czas po strzelaniu pstrykniemy dla bezpieczeństwa i odłożymy go do pudełka, to spoko, to będzie, pistolet będzie działał wieki. Ale jeżeli jest na strzelnicy, w rękach instruktora, który grup takich, które instruuje, ma kilka albo na przykład kilkanaście dziennie i tak codziennie i codziennie stryka i naciska na spust i oddaje puste strzały, no to po prostu zwyczajnie doprowadziło to do uszkodzenia broni. To nie jest wada broni, tylko jej uszkodzenie. Taka ciekawostka, na materiale wideo z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi widać, jak instruktorzy rozdają każdemu policjantowi zbijaki, bo też robią oczywiście najpierw na sucho, trenują, i trenują to ze zbijakami. Czyli trzeba było, wiecie, pójść po rozum do głowy, kupić kilka milionów zbijaków, tak, i rozesłać po strzelnicach, i problem jest z głowy. Natomiast oczywiście ta płytka, ta zastawka jest teraz wzmocniona, więc nawet gdyby doszło do takiego wypadku, no to już iglica nie będzie w stanie wylecieć tutaj przez tył zamka i nas ranić. Także jest oczywiście zabezpieczone, ale powtarzam raz jeszcze, to co się wydarzyło w 2014, w 2016 roku wynikało po prostu ze złego traktowania broni. I zapamiętajmy to raz na zawsze i przestańmy gadać, że panie, nie strzelaj z tego, bo ci płytka wyleci i trafi cię w oko. No i już. Zważymy sobie teraz spust. Będę oczywiście trzymał w ręku tą broń, starał się jakoś tutaj to powiedzmy niwelować. Natomiast słuchajcie, pierwsze ważenie, mam nadzieję, że widzicie, kilogram 330 gramów, i to jest ta waga po przeładowaniu, czyli mamy spust w trybie antystres, mamy oczywiście napiętą iglicę w pełni, mamy nabój wprowadzony do komory, i teraz to, co wam pokazywałem, wybieramy po prostu luz, przy czym to wybranie tego luzu to nie jest, nie trzeba przykładać do tego wiele siły, po prostu trzeba położyć palec na spuście i zacząć go ściągać do momentu dojścia do oporu, no i mamy przełamanie bardzo lekkie, bardzo delikatne. Natomiast na pewno teraz, kiedy zważę, powiedzmy już w tym trybie double action, no to tutaj mamy prawie 3 kg, 2930 gramów. Czyli, no wiecie, tak jak w broni kurkowej, tak? W kurkowej tak samo mamy, po przeładowaniu kurek jest odwiedziony, mamy do wybrania jakiś luz i lekki spust, natomiast w momencie, kiedy musimy odwieźć kurek, w tym wypadku napiąć iglicę, no to po prostu trzeba przyłożyć te 3 kg na palcu. No dobra, zobaczyliśmy troszkę pistoletu, poznaliśmy jego historię. Zapraszam was teraz na strzelnicę, gdzie poznacie Bartka, który zrobi mi taki jakby całoroczny kurs, jaki przechodzą policjanci w każdym roku, tak? Co 3 miesiące muszą pojawić się na strzelnicy, żeby tam właśnie odstrzelać zadania, które są przed nimi, a potem całość jak gdyby tam się kończy egzaminem, więc pewnie raz w roku muszą zrobić egzamin. I 3 razy co 3 miesiące, tak? Dobrze liczę?
to właściwie cztery razy, tak, nie, przepraszam, dobrze, cztery razy w roku muszą pojawić się na strzelnicy. To jest oczywiście ogromny przeskok, jeśli chodzi o strzelanie, jakie wyglądało kiedyś na przykład w Milicji Obywatelskiej, o czym zresztą wam opowie za chwilkę Bartek. Witam cię bardzo serdecznie, Bartku. Cieszę się, że znalazłeś czas, żeby przeprowadzić na mnie ten egzamin, na który się umówiliśmy, bo tak naprawdę to jest twoja codzienna robota, prawda? Tak. Codziennie, powiedzmy cztery razy w tygodniu, okay, prowadzimy zajęcia dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji na naszej strzelnicy i każdy policjant w ciągu całego roku musi wykonać te strzelania, które wykonasz dzisiaj test. Aha. Ile razy w roku ten test muszą przejść? Raz w roku? Test jest, egzamin jest jeden na koniec roku. Natomiast co trzy miesiące, w każdym kwartale, policjant musi wykonać strzelania, to się nazywa strzelania programowe. Okay. Więc robimy sobie wszystkie kwartały przez cały rok i na koniec zakończymy tym egzaminem, który każdy policjant musi zaliczyć. No dobra, brzmi poważnie. Przyznam szczerze, że trochę się boję, ale myślę, że dam radę. No to oglądamy. No dobra, słuchajcie, to ja idę się załadować i zaczynamy. Nie idziesz się ładować. Okej. Okay. Zaznaczmy tą bardzo dużą różnicę między strzelaniami prywatnymi, rekreacyjnymi, sportowymi, a strzelaniem służbowym, w służbie, jaką jest policja, gdzie prowadzący strzelanie, wszystkie czynności, które wykonujesz na komendę prowadzącego strzelanie. Czyli twoją. Nie ma samodzielnego ładowania amunicji. No dobra, sorry. Nie ma samodzielnego pobierania amunicji. Aha. Nic nie robisz, dopóki prowadzący instruktor nie powie ci, że masz to robić. No. Te zasady bezpieczeństwa są jakby z góry narzucone i przyjęty schemat, jak takie zajęcia przebiegają i wszystko robisz na komendę prowadzącego strzelanie. Bo pamiętam, mówiłeś mi też, że chodzi o to, że policjanci noszą tą broń na co dzień. Policjant przychodzi na zajęcia z bronią, w mundurze. Tak jest, często w służbie, czasami się zdarza gdzieś tam po służbie lub przed, ale z bronią swoją służbową, którą nosi na co dzień służby. No właśnie. Więc on tą broń musi najpierw rozładować. No i dla pewności zawsze przed rozpoczęciem tych zajęć instruktor sprawdza, czy na pewno oni wszyscy tą broń rozładowali. To słuchaj, zróbmy tak, że ja zostawię włączoną kamerę, dobra? To jestem policjantem, który właśnie wszedł na strzelnicę. Tak jest. Cześć. Witamy się. Cześć, strzałka. I zaczniemy sobie właśnie od sprawdzenia broń, tak? Dobrze. Czyli stajemy sobie twarzą do kulochwytu. Dobra. I pada teraz taka komenda, rozładuj do przejrzenia broń. Mhm. Policjant samodzielnie wyjmuje broń z kabury. Mhm. Wypina magazynek. No tu mam wypięty. Tak jest. Zatrzymuje zamek w tylnym położeniu. W drugą rękę bierze dwa puste magazynki. O, to musisz mi jednego użyczyć, bo mam tylko dobra. Ja teraz, stojąc sobie za policjantami, podchodzę do niego, sprawdzam, czy w magazynkach nie ma. Kumam. W broni nie ma. Klepę ci w ramię i mówię, przejrzałem. Okay. Teraz chowasz sobie magazynki najpierw. Dobra. Schowane. I teraz zwolniamy zamek, spokojnie, i oddajemy strzał kontrolny w kierunku kulochwytu. Dobra. Teraz broń mamy sprawdzoną i chowamy broń do kabury. Teraz możemy przejść właściwie w ogóle do rozpoczęcia zajęć. Dobra, fajnie, cieszę się. Przedstawiam ci tak, że dzisiaj na początek zaczniemy sobie od strzelania, to się nazywa strzelanie szybkie, numer 9. Dobra. Tak jest. I teraz możemy zrobić sobie na przykład rozgrzewkę, dosłownie rozgrzewkę taką, powiedzmy sportową. Pajacyki, bieganie do kolejności, jakieś tam przysiady, dosłownie takie rzeczy są przewidziane, tak? Czyli jak ktoś przychodzi prosto z ulicy, to żeby, jak ja mu każę biegać za chwilę, to żeby nie doznał na przykład jakiejś kontuzji. Czyli rozgrzewka jeszcze, no dobra. Może być rozgrzewka, no to ja tak? się tu przebiegnę, dobra, dookoła. Po tej rozgrzewce trening bezstrzałowy przed każdym strzelaniem. Jest jakby obowiązek i też, no umówmy się, że to też pomaga. Przeprowadzamy krótki trening bezstrzałowy. Jakieś podstawy, dobycie broni, zgrywanie przyrządów. Jeżeli podczas samego strzelania przewidziana jest wymiana magazynka, to możemy poćwiczyć wymianę magazynka. Jeżeli jest przewidziany jakiś ruch, czy do przodu, do tyłu, gdzieś na boki bieganie, to również możemy sobie to najpierw na sucho przećwiczyć, zanim dojdziemy do strzelania z ostrą amunicją. No rozumiem. A to ja się przebiegnę. Dobrze? Przebiegniesz się, a ty przygotujesz. A ja przygotuję strzelnicę. Dobra, okej. Okay. No to chodźcie ze mną, chwilkę się przebiegniemy, no bo słuchajcie, tu są poważne rzeczy, tak? Będę za chwilkę też wykonywał jakieś manewry, więc rzeczywiście warto trochę nasze mięśnie, powiedzmy, rozgrzać. Jeszcze muszę spytać Bartka o jedną bardzo ważną rzecz. Czy policjant, wchodząc na strzelnicę, może mieć przy sobie amunicję? No bo przecież chyba tą amunicję, jest wydawana. Chodźcie, jeszcze o to dopytam, bo jestem bardzo ciekaw. No dobra, po krótkiej rozgrzewce. Słuchaj, mamy jeszcze do ciebie pytanie, no bo policjanci przecież używają broni służbowej, używają amunicji. Tak. Czy mogą na strzelnicę na ten trening do ciebie, czy na egzamin przyjść z własną amunicją? Nie, nie, czyli muszę mieć... Policjant przychodzi z bronią swoją załadowaną, tak jak ją nosi na co dzień, tak? Aha.
Natomiast przed wejściem na samą oś strzelnicy mamy takie pomieszczenie z szafkami zamykanymi na klucz, gdzie policjant rozładowuje sobie służbową amunicję, którą ma, i deponuje ją w tym jakby skarbczyku. Wchodząc na zajęcia na oś, nie ma żadnej innej amunicji oprócz tej, którą mam ja, i ja wydaję na zajęcia. Rozumiem. Czyli nie ma też możliwości, żeby, nie wiem, pomylił się, no tak, wiadomo, gdzieś tam zawieruszył osie, i absolutnie nie ma możliwości takiej, że jakąś amunicję z zewnątrz, swoją, no tak, prywatną, bo ma pozwolenie sobie, nie ma, no, takiej, rozumiem, absolutnie możliwości, też ze względów bezpieczeństwa. Także instruktor całkowicie kontroluje to, w którym momencie pojawia się amunicja. I ostre strzelanie. Tak, i ostre strzelanie. Dobra. Pierwsze moje zaskoczenie to, że będziemy strzelać do Francuza, takiego tradycyjnego. Tak, jeszcze funkcjonuje. Okej. Okay. Powiedzmy, że od lat 90. dalej ta tarcza funkcjonuje, i to pierwsze strzelanie, które będziemy wykonywać, wykonujemy do tarczy, tak jak widać, to jest 9. Każdy mają oznaczenie. No właśnie, ale przywiozłeś dzisiaj ze sobą jeszcze inne, tak, tarcze. Tak, przywiozłem dokładnie te tarcze, które będziemy używać. Musimy sobie jasno powiedzieć, że to nie są strzelania wymyślone ani przeze mnie, ani jakieś tam lokalnie, tylko całe zarządzenie komendanta głównego, numer 2, określa nam konkretnie, jakie strzelania mamy. Jest tam wszystko opisane, można sobie ściągnąć z internetu. No właśnie, to też jest ważne, że... Jakie tarcze, jaka odległość, jaka ilość amunicji, czasy i ile przestrzelin ewentualnie zalicza. Wszystko to można sobie zobaczyć. Można ściągnąć, także nie, wiecie, tu nie odkrywamy jakichś tajemnic, tak, policyjnych. Tak, tak. To wszystko jest jawne. To też mówię o tym, ponieważ ostatnio w internecie się zrobiła lekka jakaś taka wrzawa, że powiedzmy byli funkcjonariusze czy byli żołnierze robią szkolenia dla osób cywilnych. To, co oni tam podają, to są tak naprawdę ogólnodostępna jest wiedza, także spokojnie. Tak. Dobrze, na czym będzie polegało pierwsze zadanie? Czy zrobimy sobie może trening na sucho najpierw? Możemy zrobić sobie najpierw trening na sucho do tego strzelania. Dobrze. Natomiast samo strzelanie jest to strzelanie numer 9, tak, właśnie z tego zarządzenia, gdzie mamy określoną tarczę, czyli tutaj mamy tarczę TS-9. Francuza, odległość, no, od tarczy 5 metrów. Okej, moja ulubiona. Tak. Dobra. Dostrzelanie do sylwetek w policji nie jest na punkty, mimo tego, że na tej tarczy mamy jakąś tam punktację. Tutaj liczą się przestrzeliny w sylwetce, tak? Rozumiem, czyli w tej całej białej... Tak, w całej białej sylwetce liczą się przestrzeliny. Mamy tutaj 5 sztuk amunicji w jednym magazynku. Czas 10 sekund. Okay. To jest takie najprostsze strzelanie z tego roku. I zrobimy sobie najpierw może je na sucho. Dobrze, tak? Dobra. Wytłumaczysz ci też dodatkowe rzeczy, których może niż nie wiedzieć odnośnie, jak w ogóle strzelania przebiegają w policji, bo... Okay. Mamy określone również to, jak policjant broń przenosi, tak? No tak, w jaki sposób. No właśnie, właśnie tak. No, okay. Dodatkowo w przypadku strzelań szybkich już dochodzą nam elementy z ustawy o środkach przymusu i broń palnej. Jak na przykład, na pewno nie znany ci, okrzyk policjant. No tak, dobrze, ja dzisiaj będę krzyczał. Każde strzelanie, które mamy szybkie i wyżej, rozpoczynamy okrzykiem policjant. Bo jest to obligatoryjna część, którą każdy policjant musi zrobić przed użyciem broni palnej. Musi zidentyfikować swoją służbę. Rozumiem. Tak? Czyli jeżeli ja wyciągam pistolet na ulicy, to pierwsze co, to krzyczę policja. Żeby wszyscy ludzie dookoła wiedzieli, że nie jestem bandytą. No tak. Bez munduru, może być policjant, okay, też. Dokładnie. Tylko jest funkcjonariuszem policji. Powiedz mi jeszcze, pamiętam, że kiedyś były nawet takie żarty, że trzeba było oddać strzał, znaczy ostrzegawczy, w górę, w dół, w bok, gdzieś. Znaczy mamy czynności, to się tak ładnie nazywa, czynności przed użyciem broni. Aha. I wśród nich jest właśnie okrzyk policja, wezwanie do zachowania zgodnego z prawem, które, tak, też tu w jednym z tych strzelań później występuje. Okay. Ostrzeżenie o użyciu broni palnej okrzykiem stój, bo strzela. Okay. I ten słynny, jak to mówisz, strzał ostrzegawczy. Natomiast oprócz okrzyku policja wszystkie te czynności nie są obligatoryjne. Jeżeli właśnie nie ma czasu, tak, jest bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia policjanta lub innej osoby, wystarczy policja. To tylko i wyłącznie okrzyk policja. Dlatego my też przy wszystkich tych strzelaniach wyrabiamy jakby taki nawyk policjanta, że jeżeli policjant wyciąga broń, to krzyczy policja. Policja. Dobra, okej. Okay. No dobra, chodźmy na 5 metrów. Tak. A mamy już oznaczone? Mamy mniej więcej oznaczone 5 metrów. To jest zrobione, dobrze. Zacznijmy od tego, że policjant w normalnej służbie patrolowej na przykład nosi broń z podpiętym magazynkiem bez wprowadzonego naboju do komory. No. Takie mamy przepisy z różnych względów. No właśnie, ja chciałem o to też spytać, no ale powiedzmy, że rozumiem. No. Z różnych względów, no chociażby też dla takich najprostszych, że to, że są policjanci, którzy nadal noszą te stare pistolety P64, P83. No, co, okay, prawda zdarza się to już naprawdę bardzo rzadko, no ale oni jeszcze są. No rozumiem. No i umówmy się, że tamtych rodzajów broni raczej przeładowanych, no, nie tak, powinno się nosić, no, tak, tak, ze względów jakichś tam konstrukcyjnych bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa. Więc policjant nosi broń z podpiętym magazynkiem bez wprowadzonego naboju do komory. Więc możemy sobie teraz zrobić takie ćwiczenie, w którym sobie przećwiczysz,
przeładowywanie broni podczas dobycia. Okej. Okay. Tak? Bo tego też pewnie nigdy nie robiłeś. No tak? Tak, no dokładnie, bo zawsze miałem z nabojem w komorze. Przejdź troszkę tu, jakbyś mogła, żebym miał. O, przestrzeń. No dobra. Więc mamy różne szkoły. Okej. Okay. Tak? No. Taką bardziej tradycyjną, powiedzmy, uczoną od lat 90., powiedzmy gdzieś tam z Izraela to się wzięło. To jest takie trzymanie zamka i wybijanie ręki do przodu, tak? Tak, to jest kiedyś, też mnie ktoś kiedyś tego uczył. Tak, no bo takie, to mówmy się, cały czas ciągu to funkcjonuje. Drugą szkołą jest to, że wyciągając broń, łapiesz zamek normalnie nakładką i tutaj przeładowujesz, tak? Ręce spotykają się. Dobra. To spróbujmy sobie kilka razy najpierw na sucho. Samo przeładowanie. Dobrze. Bez podpiętego magazynka. Tak, bez niczego. I dobra. Tak jak powiedz, nie. Co? A, na komendę wszystko robimy. Skórka, przepraszam. Dobra, pamiętamy, dobra, nic nie robisz samodzielnie. Dobra. Na komendę ćwicz, dobycie, przeładowanie. Dobra. I zgranie przyrządów na celu. Gotów? Dobra. Gotów. Ćwicz. Czekaj, policja! Dobra, palec ze spustu, broń do kabury. Dobra. Gotów? Gotów. Ćwicz. Policja! Przepraszam, wiesz co, bo mam kaburę kurna z guzikiem i muszę się do niej przyzwyczaić. Po prostu oczywiście, ale jest to też właśnie element, który trzeba ćwiczyć, tak? Tak, ja wiesz co, bo ja z takich kabur nie korzystam, natomiast specjalnie dzisiaj wziąłem taką, powiedzmy, jakby służbową bardziej, która posiada blokadę. Dokładnie. Przed wyszarpnięciem. Zwłaszcza policjant, który pełni służbę w mundurze, gdzie tą broń nosi na zewnątrz. Na zewnątrz. To jakby obligatoryjne jest to, że on to zabezpieczenie w tej kaburze musi mieć. Jest to ochrona przede wszystkim przed zaborem broni. No i też, żeby mu gdzieś tam nie wyleciało, jak będzie bieg. Okay. Przechodził przez płot albo coś takiego. Dobrze. Tak, więc spróbujemy jeszcze raz. Dobra. Gotów? Gotów. Ćwicz. Policja! Dobra. Broń do kabury. Dobra. Jeszcze raz. Tak. Gotów? Gotów. Ćwicz. Policja! Ale przyzwyczajenie jeszcze do bloka. Dobra, dobra. No pewnie, każdy pistolet troszeczkę inaczej. Gotów? Gotów. Ćwicz. Policja! Przyrządy na celu. No weszło. Dobra, palec ze spustu, broń do kabury. Dobrze. No dobrze. Spoko. Spróbujemy? Z ostrą? No dobrze, tak. Oczywiście słuchawki, okulary obowiązkowe. I tak jak mówię, nic nie robisz. Wiem, dobrze, wiem, już moje zgody. Będę pamiętał. Ładujemy sobie na stanowisku amunicję do magazynka i z tym magazynkiem w ręku dochodzimy dopiero tutaj. Aha. I tutaj, na komendę, przygotować się do strzelania. Dobrze. Policjant podpina magazynek do broni, tylko też nie na zasadzie takiej, że ty sobie tutaj włożysz magazynek. Wyciągasz pistolet przez siebie. Tak. Sprawdzasz, czy na pewno jest i dopiero chowamy broń do kabury. Muszę jeszcze tylko pamiętać, żebym po włożeniu od razu nie przeładował. Dobrze. Właśnie, to też nie. Będę o tym pamiętał. Dobra. Dobra. No to idziemy. Próbujemy? Tak, idziemy. Załadowałem tylko tyle amunicji, ile będę potrzebował w tym ćwiczeniu numer 9. I teraz z magazynkiem, który mam załadowany, podchodzę do stanowiska. Może wam się wydawać to, powiedzmy, nazbyt jakby nastawione na bezpieczeństwo, ale pamiętajcie, że na takich ćwiczeniach mamy osoby, które mają różne życie z bronią. Ktoś ma większe, ktoś mniejsze, więc po prostu zasady bezpieczeństwa są najważniejsze. Podchodzę. Dobra. Przygotować się do strzelania. Podpinamy magazynek do broni. Broń chowamy do kabury. Dobra. I teraz tutaj komendą startową jest komenda ognia. Ognia, rozumiem. I mam wszystkie 5 strzałów oddać do tarczy. Tak jest. 5 strzałów do tarczy, czas 10 sekund. Dobra. To jest czas maksymalny, tak? Jeżeli skończysz wcześniej, to wiadomo, że po zakończonym strzelaniu też nie robisz nic. Czyli zostajesz w pozycji takiej gotowości. Z zamkiem, no dobra, okej. Z zamkiem w tylnym położeniu. I potem padnie komenda rozładuj do przejrzenia broń. Czyli to samo, co robiliśmy na początku. Wtedy wypniesz magazynek i pokażesz mi rozładowany pistolet. Czyli tak jak, pamiętam jak zaczynałem strzelecką przygodę, to tak to mniej więcej tak wygląda, tak? Dobra. Dobra, strzelec gotowy. Poczekaj, dobrze, mam broń, dobra, wszystko jest, dobrze. Ognia! Policja! Rozładuj do przejrzenia broń. Przejrzałem. Zwalniamy zamek, strzał kontrolny w kierunku kulochwytu. Okay. I dopiero pistolet do kabury. No, widzisz, dobra. Magazynek sobie chowamy. Dobra. Zmiana do tarcz. No właśnie, co zaliczyłem? Zaliczyłem chyba, nie? Tak jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Przestrzeni w sylwetce. Zaliczył pan. Zaliczył, dziękuję bardzo. Poszło mi trochę w dół, no ale spoko. To był chyba pierwszy, nie? Tak.
na tym antystresie, a potem już na reseciku, kurwa, poszło wszystko. Tak. Ten niestety przy tym noszeniu nieprzeładowanej broni, ale, to ten antystres jest wyczuwalny. Ale powiem ci, że jest, mogę się do niego przyzwyczaić, bo tak naprawdę wystarczy, no wiesz, no, ściągnąć dłużej i potem dokładnie wiesz, tak. No. No. To jest problem dla mniej doświadczonych strzelców, bo oni jak poczują na palcu to kliknięcie, to jest taki odruch, że zaciskają całą rękę. Tak. I najczęściej, no to jest to słynne lewo-dół, nie? Chyba. Czyli jak zaciskam całą dłoń, to gdzieś te przestrzeliny układają się. Ale okej. Okay. No dobrze, cieszę się bardzo. Dobra. Co dalej? Poziom trudności delikatnie wzrasta. A tak? Czyli co, musimy... Czyli spokojnie, tarcza będzie dokładnie ta sama. Okej. Okay. Tak? Tak. Tylko będzie 2 metry dalej. Aha. I jedna sztuka amunicji więcej, czyli 6. 6. I czasu ile? Też 10 sekund. Czyli czas pozostaje bez zmian, tylko jest dalej i więcej amunicji. No dobrze. I dokładnie ta sama procedura. Wszystkie te okrzyki, wszystko cały czas. Dobra. Czyli co, 2 kroki dajemy? No, 2 duże kroki dajemy, bo to. Twoje kroki to jest 4 metry. No dobrze. Niech będzie. Dobra, mamy to. Dobra, czyli 7 metrów, 6 sztuk w magazynku. Przygotować się do strzelania. Podpinamy teraz magazynek do broni. Tak samo. Broń. Tak jest, broń w kaburze. I teraz mówię, wykorzystamy sobie timer, natomiast wiadomo, że w warunkach, gdzie strzela 5 osób albo więcej, no to on się nie sprawdza, bo będzie mylił osoby, tak? No właśnie, bo pierwszy przebieg zrobiliśmy bez timera, mnie to trochę zdziwiło i właśnie spytałem Bartka o to. On mówi, że po prostu sprawdza czas na zegarku, tak? Ponieważ te czasy, umówmy się, one nie są mega ciasne, więc można to sprawdzić na zegarku. I natomiast sygnałem do strzelania jest właśnie wspomniane ognia. Tak jest. Głośno albo gwizdek też jeszcze mówiłem. Tak, można wykorzystywać gwizdek. Ale że ja jestem przyzwyczajony trochę do timerów, to zrobimy z timerem, będziemy mieli dokładny czas, w jakich będę wykonywał to ćwiczenie. Dobra. Mamy? No poczekaj. Gotów? Poczekaj, gotów. Dobra, gotów. Policja! A, 5? Nie, 6 muszę. A, zapomniałem, cholera. Rozładuj do przejrzenia broń. Przejrzałem, strzał kontrolny, kabura. No i panie Kwiatkowski, nie zaliczył pan strzelania. Nie zmieścił się pan w czasie. 11,50. A ile miałem? A miało być 10. 10, no właśnie. Dobra, nie będziemy powtarzać. Co się wiąże z niezaliczeniem jednego z takich ćwiczeń? Na tych samych zajęciach od razu poprawiamy, tak? Nie jest taka możliwość. To może zróbmy poprawkę. Najpierw robimy sobie, powiedzmy, jakiś trening na sucho, jeżeli był to ewidentnie jakiś błąd taki, albo nie wiem, zacięcie mogło wystąpić, tak? To też mogło mieć wpływ na czas. Źle policzyłem naboje po prostu. I tak. To jest bardzo ważna nauczka, tak. Też nasza, że tak powiem, służbowa. Nie liczymy. A, czyli po prostu aż się zamek zaczyna. Tak, bo słuchaj, tutaj w warunkach sterylnych, gdzie nie ma zagrożenia, ty sobie możesz liczyć. Mhm. Ale jeżeli będzie zagrożenie twojego zdrowia, tak. To nie będziesz myślał o liczeniu amunicji. Wiem. Strzelamy tutaj akurat w tym przypadku do końca amunicji. Do końca, do pustego, rozumiem. Dobrze. No nie, poprawimy? Poprawimy, no, tak, dobrze. Chodźcie, zobaczmy na tarczy. Zobaczmy jeszcze na tarczy. Powiem ci, że jestem bardzo zadowolony z celności tego pistoletu w ogóle. No bo tu mamy dwie przestrzeliny, powiedzmy, no nazwijmy to sobie po imieniu śmiertelne. No i zobaczcie, jakie ładne potem skupienie, no. Poszło trochę w dół, tak, trochę gdzieś tam mi się ten chwyt rozjechał. To też jest ważne, co zawsze mi Walery powtarzał z Ikemów, że właśnie 6 strzałów na przykład, oddane szybko, powoduje, że możemy wyćwiczyć sobie ten chwyt. Tak, żeby nam się nie rozjeżdżał, nie rozchodził i tak dalej. Czy to jest fajne ćwiczenie? Powtarzamy. 6 nabojów. Powiedz mi jeszcze taką rzecz. Od ilu lat służysz w policji? 20. A powiedz mi, jakie widzisz różnice między szkoleniami 20 lat temu a dzisiaj? Kolosalne. Kolosalne? Nie, no słuchajcie, no poza różnicami organizacyjno-sprzętowymi, bo no już pomijam, że my mamy akurat tą strzelnicę rzeczywiście nowoczesną. No tak, to fajne. No ale jak zaczynałem, to były strzelnice, wiecie, usypany wał z piasku. Okej. No tarcze się może dużo nie zmieniły, tak, ale tak, no pistolety przede wszystkim. Jak ja zaczynałem, to P99 to był szczyt marzeń. Okay. Tak, nie wszyscy go mieli, dopiero ten pistolet jakby wchodził. Aha. Większość to było P64, ja też zaczynałem od P64. Okay. P83, zdarzały się gdzieś tam CZ-ki 85. Uh-huh. Rewolwery, Gward i Astra. Okay. Mieliśmy jeszcze
bardzo mało Glocków, tak? Glock to w ogóle... Też mówi się lata 90. i początek 2000. To wie pan, szklana pułapka i niewykrywalny pistolet porcelanowy. Okay. Takie legendy. Gdzieś tam jakiś instruktor na szkole miał Glocka, to w ogóle był bogiem, tak? Więc to po 99 to też był super pistolet. No ja czytałem właśnie, że to był ogromny przeskok. Ogromny. No z P83 tak. W najlepszym przypadku. Tak. Na pistolet nowoczesny z polimerowym szkieletem, tak? No to był kolosalny przeszkód. Tak. I to naprawdę był szczyt marzeń. Okej. Od tamtej pory minęło 20 lat, to jest w tej chwili podstawowy nasz pistolet. Więc... No a powiedz mi, aż szkolenie, jak wyglądało kiedyś na przykład? I co trzeba? To jest to, wiesz, jak to opowiadają mnie, że łuski w uszach dosłownie, okay. Bo ochronników słuchu nikt nie widział. Okulary może były, może ich nie było. Aha. Także wszystko na pewno, ta decyzja odnośnie strzelania jest teraz zaktualizowana, ale też była inna. Aha. Amunicji nie było, tak? Okay. Umówmy się, że problem tak, było, była amunicja. 6 w roku to była taka norma. Dzieje. Czyli tak jak naprawdę byś przyjechał tylko i wyłącznie na egzamin. Raz do roku. No tak. Takie sprawdzenie, czy ty w ogóle jeszcze potrafisz strzelać. Absolutnie nie było mowy o jakichś tam ćwiczeniach, doskonaleniu umiejętności. No właśnie. Dodatkowo brak strzelnic, czyli na jednej takiej strzelnicy, jak tutaj przypuśćmy, ustawilibyśmy 5 stanowisk i przyjechało 80 osób. Okej. Okay. To fabryka, no tak? Dużo więcej czasu jest potrzebne. Dużo więcej amunicji, więc naprawdę jest kolosalny postęp, tak? Okay. Nie jest idealnie, no wiadomo, ale jest że dużo lepiej niż było, no tak? Oczywiście, że tak. No kumam. I staramy się też my, jakby powiedzmy instruktorzy, żeby to wyglądało coraz lepiej. No nie wszędzie jest to możliwe. Przygotować się do strzelania. Podpinamy magazynek do broni. Broń do kabury. Poprawiamy sobie ubranie. Gotów? Gotów. Policja! Rozładuj do przejrzenia broń. Sprawdziłem. Strzał kontrolny. Czas 6. O, dobrze. Bardzo ładnie. Okay. Chcesz zobaczyć przestrzeliny? Tak, oczywiście, zobaczmy. Naprawdę jestem zaskoczony tym, że grupuje gdzieś w ogóle. Bardzo tak. Ładnie. Raz, dwa, cztery, pięć. Tu nie są podwójne gdzieś? Nie. No gdzieś musi być szósty. Tu może być trzy nawet, mogą być. No. Nie, na serio, no bo tu byś... Tak, nie, ja widziałem wszystkie ładnie, bardzo ładnie wszystko chodziło. Ładnie weszło. No dobrze, no kurde, no. No to już zaliczyłem. Teraz zaliczyłem strzelanie. Możemy przejść do strzelań, jak to się teraz nazywa, dynamicznych. Dynamicznych, czyli będziemy się ruszać. Będziemy się ruszać, czyli stopień trudności rośnie. Okej. Okay. Mamy następne strzelanie, gdzie mamy strzelanie w marszu do tyłu. Okej, okay, no kumam, no wiadomo. Więc tak samo jak wcześniej możemy sobie na początek przećwiczyć dobrze. Na sucho samo poruszanie się z bronią do tyłu. Dobrze. I tak też właśnie zrobimy. Dobrze. Dobra. Procedura na początek będzie wyglądać dokładnie tak samo. Aha. Czyli również pobieramy amunicję, przychodzimy tutaj na linię. Ile strzałów będę musiał oddać idąc w tył? Tu jest 8 sztuk amunicji. Okay. Po 4 w magazynku i dodatkowo dochodzi nam jeszcze wymiana magazynka, dobra. Również w ruchu do tyłu. Okej, okay. Tak? Ale czy na początku, się cały czas ruszać? Spokojnie. Dobra. Zaczniemy od początku, zrobisz sobie na sucho samochodzenie na razie, bez wymiany magazynka. Dobra. Podzielimy sobie to tak, wiesz, ładnie na etapy, żeby każdy dobrze, z tych elementów tak, oczywiście. Sobie poćwiczyć. Czyli tak samo tutaj będzie, przygotować się do strzelania, tak? Podepniesz sobie później magazynek. Zaczniemy od samego ruchu do tyłu. Strzałeś w ruchu? Tak, tak. No dobrze, to dajesz tak samo. Na komendę ognia, dobycie, przeładowanie i od razu zaczynasz iść i strzelać. Dobra. Na razie bez żadnej wymiany. Dobrze, okej. Okay, teraz dobra. Sobie na komendę ćwicz. Dobra, dobra, dobra. Mamy broń w kaburze. Tak. Gotów. Gotów. Ćwicz. Policja! I poruszamy się do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery. No a, dobrze, bardzo ładnie. A i muszę, dobra. Dobrze, okay. Nie, spokojnie. Halo, halo. Co? Schowamy broń tu kabury. Przepraszam. I dopiero robimy cokolwiek innego. Dobra, wracamy. Okej. Okay. No to już bym dostał, kurna, dyscyplinarkę. Okej. Okay. Teraz właśnie spróbujesz sobie dołożyć... Wymianę magazynka. Wymianę magazynka. Dobrze. Ale żeby było fajnie, realistycznie, no. To zrobimy tak, że teraz ten pusty jeden magazynek podepniesz sobie do broni. Tak. I jak go przeładujesz, aha. Na początku, tak, jakby tak. Ćwiczyć, i będzie ten okrzyk policja, to będziesz szedł z zamkiem do tyłu. No to rozumiem. Jakby nie zmienia nic no w tym tak. Ułożeniu twoich rąk. I na komendę zmiana, wymienisz magazynek. A, czyli muszę jeszcze też na komendę poczekać. Nie, teraz, na ćwiczeniach. Potem a, będziesz dobrze. To robił już samodzielnie. Dobrze. Ale na razie mówię, rozbijamy to na drobne kroczki. Dobra, spoko. Zaczynamy. Podpinamy pusty magazynek. Dobra. Broń w kaburze. A, bo będę musiał ją drugi sobie przygotuj tak, jak będziesz go miał do szybkiej wymiany. No jest, dobra. Okej. Okay. Gotów? Gotów.
Ćwicz! Policja! I raz, dwa, trzy, cztery, wymiana! A rzucam magazynek? Cały czas idziemy do tyłu. A, cały czas, pach i... Dobra. Proponuję robić małe kroczki, bo nie będziemy wtedy się tak szybko oddać. Może tak, wyjmij magazynek. Tak. Wolni domek. Strzał kontrolny. Kabura. Dobra. To teraz bym powiedział jak. Na co można zwrócić uwagę? To tak. No. Tak jak sam powiedziałeś. To jest kompromis, bo jak będziesz szybko szedł, tak, to będziesz miał coraz dalej. Coraz dalej, no. Będziesz szedł wolno, to będzie trochę niby łatwiej, tak? Aha. To trzeba sobie samemu wyjaśnić, tak? Jeżeli tam rzeczywiście byłoby zagrożenie, to nie będziesz no, szedł wolno. Nie, nie będzie, no wiadomo, no. Druga rzecz, jak już robisz tą wymianę, tak, to zwalniaj zamek. Tak jakbyś rzeczywiście... A, rozumiem, no dobrze. Tak? Czyli okay, podpinasz nowy, zwalniasz zamek, okay, i strzelam. Kurwa, dobrze. Dobra, zbieramy. Powiedz mi właśnie, magazynek rzuciłem na ziemię. Pusty mogę rzucić. Tak jest, pusty mogę rzucić na ziemię. I wszystkie 8 musi być w tarczy w celu. Tak jest. Nie, tutaj jest 6 musi być. A, tylko 6, no tak, widzisz, no dobrze. Tutaj jest 6, to jest ułatwienie. Czyli po 3 z każdego magazynka okay, muszą być w sylwetce. Dobra. Oczywiście ja tą tarczę wymienię, bo to nie jest ta tarcza. Dobrze. A, jeszcze inna będzie tarcza. No dobra, no to zmieniamy tarczę. Nie, zróbmy sobie jeszcze raz, dobra? A, dobrze, okej, okay, dobra, dobra. No jeszcze raz, pusty magazynek, jeden do ładownicy, drugi podpinamy do broni. Dobrze. Broń w kaburze? Aha. Gotów? Czekaj. Nie, tylko chcę sobie poprawić, bo mi się tego. Dobra, gotów. Ćwicz. Policja! Dwa, trzy, cztery. Wymiana! Zwalniamy? Aha. Dobra, idziemy. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, zatrzymujesz dobrze się i teraz znowu będzie tak jak poprzednio. Rozładuj do przejrzenia broń i tak dalej, i tak dalej. Dobra, dobra, schowaj. Poczekaj, coś. Sprawdź sobie. Strzał kontrolny. Dobra. Dobra. No dobra, dobra. Zmienimy tarczę. Dobrze. I po malutku będziemy sobie... Fajnie. Powiem ci, że podoba mi się. Zmieniliśmy tarczę. Właściwie przypomina ona prawdziwą sylwetkę. Prawie, tak? Widać, że jest jakiś zarys broni, ale to też oczywiście chodzi o to, żeby to zidentyfikować, tak? W momencie, bo to może być, nie wiem, na przykład latarka czy telefon komórkowy. Do tego też dojdziemy. Okej, okay, super. Zobaczysz, że są właśnie tarcze, aha, gdzie jest osoba nieuzbrojona. Okej. Okay. I wtedy jest to tak zwana tarcza neutralna, do której właśnie nie można strzelić. Nie można strzelić. I strzelenie, wtedy pomylenie tarczy automatu nie zalicza. Czyli no shooty mamy. No właśnie, dokładnie. Powiedz mi jeszcze taką rzecz, bo powiedziałeś mi o użyciu broni i wykorzystaniu broni. Jaka jest różnica? Bo to jest kolosalna, muszę powiedzieć. Tak, wydaje się, że takie proste nazewnictwo, tak? No mamy ustawę o środkach przymusu i broni palnej i tam mamy wyszczególnione, że użyciem broni jest strzał w kierunku osoby. Okay. Tak? Każde inne użycie, wykorzystanie właśnie broni będzie na przykład w celu pokonania przeszkody. To, co rozmawialiśmy, odstrzeliwanie zamków w drzwiach, zamków, przed pododdziały kontrterrorystyczne. Strzelanie na przykład w celu unieruchomienia pojazdu. To okay, nie jest użycie broni. Tylko jeżeli twoim zamiarem było zatrzymanie pojazdu, jest to wtedy wykorzystanie broni palnej. Kumam. No dobra, no ale na razie my używamy. Używamy. Ponieważ mamy sylwetkę. Sylwetkę człowieka, tak? Dobra. Ile będę miał czasu teraz na tym, na to? 20 sekund jest. 20 sekund. Czyli bardzo dużo, no tak? Dobrze, te okay, reżimy czasowe są naprawdę... No nie są wyśrubowane. Nie są wyśrubowane. Tak jak powiedzmy tak? Tam w teście FBI, ale znaczy, no mówmy się, no też mówimy tutaj o policjantach, którzy mają różny stopień wyszkolenia. Dokładnie. Więc trzeba było jakąś średnią. Musimy tak? pamiętać, że jest to strzelanie dla każdego. Dla każdego, tak? Dokładnie. Od policjanta służby patrolowej, aha, kryminalnej, ale też do pań z wydziałów dochodzeniowych, no które właśnie zajmują się głównie przerzucaniem dokumentacji. Okej, okay, no tak, ale też muszą. Ale każdy posiadać z nich, który ma, posiada broń służbową przydzieloną, musi te strzelania wykonać. Dobrze, super, dobra, to robimy. Przygotować się do strzelania. Słuchawki, okulary. Tak. Magazynek w ładownicy. Mhm. Przygotować się, czyli podpinamy magazynek do broni. Broń w kaburze. Dobra. Gotów? Gotów. Policja! Zatrzymujemy się. Rozładuj do przejrzenia broń. Przejrzałem. Kabura. Czas 12.04. 12, dobrze. I przestrzeliny z tego, co widziałem, też absolutnie wszystkie. No tak, ale zaliczyłoby mi 6. Tak, zaliczyłoby 6. Kurna, nie, naprawdę dobrze mi się z tej broni strzela, serio. No zobaczcie, no to jest cel zneutralizowany w 100%.
nie gdzieś ramiona, wszystko w środku, no nawet słuchajcie, wszystko jest w środku tej masy, tak? Mamy nawet jeden w tym kwadracie, który jest jakby powiedzmy oznaczenie mega śmiertelne, tak? No bo to są okolice serca, tak? Natomiast każdy z tych strzałów, tą napastniczkę, bo z tego co widzę to chyba jest kobieta, by po prostu powstrzymał. Kurczę, ale jestem mega zadowolony z celności tej broni i antystres w ogóle mi nie przeszkadza. W ogóle ten pierwszy strzał, po prostu kwestia przyzwyczajenia. Super broń. Co dalej? Następne mamy strzelanie sytuacyjne. Okej, okay, tak? Dobra. Podobne, też będzie jedna tarcza, zresztą może... Mamy dwie tarcze. Aha. Jedną będzie też w podobnej wielkości i tak? Początek jest też marszu do tyłu. Aha. Tylko następny będzie już pęta na zasłonach. A, dobrze, super. Tak? Okej, okay, fajnie. Dobrze. Dobra. Lubię na zasłonach. To najpierw przygotujemy strzelnicę i dobrze, wtedy wyjaśnimy. Dobra, robimy. I ile by to strzałów musiał oddać? 12. 12. Po 6? Po 6. Po 6, dobra. Dobra, mamy słuchajcie dwa cele. Ten już znacie. Natomiast tutaj dojdzie nam jeszcze cel, zobaczcie. Niewielki, który będzie trzeba ostrzelać z odległości 7 metrów. Facet wyposażony w siekierę, tak? Czyli najczęstszy przypadek, z jakim spotykają się policjanci. Użycie broni przez bandytów, powiedzmy, jest tam jakoś rzadsze, tak? Najczęściej to jest jakiś patyl, maczeta, siekiera. No i będę strzelał też za przysłony, zasłony. Przez jedną tarczą strzelam po prostu tak stojąc face to face, a potem właśnie wychylając się będę musiał po 6 razy do każdego z tych celów oddać. Zalicza 5, czyli mogę zrobić po jednym misie i jeszcze się dowiemy ile będę miał na to czasu, także wszystko przed nami. Powiedz mi jeszcze ile będę miał czasu? 40 sekund. Na całość. Także spokojnie, powoli można strzelać. No dobrze, to... tak, szczególnie powoli będę strzelał do tego. Tak, zwłaszcza właśnie, bo tarcza jest, we pozorom odległość nieduża, ale sylwetka dość mała. Dobrze, po 6 mam. Po 6 mogę. Po 6 mam. Dobra. Dobrze. A, nie robimy na sucho, idziemy. Od razu idziemy na żywo. Idziemy na żywo, na twardo, dobra, dobra, spoko. Przy czym, żeby była jasność, mam doświadczenie w zawodach IDPA, także spoko, nie luz. Dobrze. Przygotować się do strzelania. Gotów? Gotów. Policja! Dobra. Oż ty. A, nie zaliczy. Rozładuj do przejrzenia broń. Tak, dobra, przepraszam. Sprawdziłem, strzał kontrolny, czas 20 sekund, także duży zapas. Duży i niepotrzebny. Z takich oczywistych sytuacji, za blisko sobie stanąłeś. A. Tak, za blisko nie mogłeś wyprostować rąk. Kumam. A, musiałeś widzisz się tak dziwnie złożyć, tak? Także to takie rzeczy, które od razu się rzucają w oczy, że trzeba sobie zostawić miejsce właśnie do pracy z bronią. Tak. Rozumiem. Zapraszamy? No tak, o ile tamtą tarczę z tego co widzę ostrzelałem, natomiast tutaj trochę za szybko. Za szybko. Tak? Odległość nieduża, ale tarcza niewielka, więc trzeba naprawdę zwolnić. Tak. I tutaj w środek sylwetki, w to, co najłatwiej trafić. No właśnie. Próbować. No dobrze, no czyli musimy jeszcze raz. Musimy. No dobrze, poprawić. Nie, no trzeba, no kurna, no muszę dzisiaj zanoczyć, no dobra. Zaznaczymy jeszcze tu. Dobra. No tutaj całkiem ładnie. Tu jest całkiem poszło. Ładnie, tak? Zobaczmy, mamy raz, dwa. Wezmę lekcję teraz właśnie, żeby się odsunąć jednak od barykady, żeby lepiej się złożyć do strzału. I Kwiatkowski, masz 20 sekund zapasu. Na 6 strzałów to jest w uj czasu. Także nawet, mówię, jestem tu, fajnie wejdę. No wychilluję, będzie dobrze, no. Tam weszło super, tam słuchaj, tam zrobimy krótką podpowiedź, będzie, tak, tak? Tak. Jak sobie wyczuć tą odległość? Tak. Słuchaj, zasada, stajesz za tą ręką niestrzelającą. Aha. Że jesteś w stanie złapać tak krawędź, to mniej więcej będzie tak. Okay. To tak. Fajnie by było, zresztą tak robiłeś, tylko jakby, że zasada jest taka, że ten wylot lufy minimalnie, żeby był za. Tak. Nie cała ręka wystawiona, no tylko sam wylot lufy. Chodzi o to, żeby gazy prochowe, jak strzelasz, aha, nie odbijały się od tej deski, bo to jest takie uczucie, jakby się w twarz dostawało, nie przeszkadza. Aha. Więc minimalnie za krawędź i wtedy będzie ok. Aha. Ale mógłbyś jeszcze kawałek dalej. Mógłbyś dalej, tak? Natomiast właśnie też będzie ten efekt taki, że
Będziesz czuł na twarzy gazy prochowe, nie? Jakoś sobie damy radę, albo jak powiedziałeś, no tak, dobra. Dobra, próbujemy. Dobra, na linię początkową. Przygotować się do strzelania. Magazynek w ładownicy. Poczekaj, dobra. Gotów? Gotów. Policja! Ładuj do przejrzenia broń. Przejrzałem. Strzał kontrolny. Czas 23:15. Czyli spokojnie, jeszcze duży zapas. No duży zapas, ale chyba lepiej, co? Nie no. Lepiej, lepiej, dużo lepiej. No tak, nie no, wszystko weszło. Kurka ty, ale powiem ci, że ten Walter jest mega. Tu mamy dwie na krawędzi. Tak. Trzy i tu. I tu, nie no, super jest. Także wszystko nam ładnie wyszło. Ależ pięknie. No tu jestem najbardziej, zobacz jakie robię, kurna. Ja. W końcu masz celat. No nie, na serio, mówię ci, ten pistolet moim zdaniem to jest, nie wierzcie złym ludziom i złym plotkom, że łanie łantystrys, nie, na serio, to jest bardzo to dobra tak, klama. Z takiego folkloru to pamiętam takie czasy, wiesz, jak to mówię, ten pistolet za początek było, to były, krążyły takie legendy, że jak fabryka broni zaczęła produkować tego Waltera, to oni pierwsi robili tą kutą na zimno lufę. Aha. Że te nasze lufy były podobno dużo lepsze niż te niemieckie. Ale to są ludowy folklor i nie wiem ile w tym prawdy. Powiem ci, że byłem w fabryce broni w Radomiu i to naprawdę jest wysoka technologia. Także uczymy się cały czas to się rozwija. No okej, okay, no nie, powiem ci, że dobra. Podobno jest przygotowany jeszcze jeden tutaj ćwiczenie, które mnie zaskoczy. Także jestem bardzo ciekaw. Co robimy dalej? Teraz mamy strzelanie interwencyjne. I to samo. Przygotuję strzelnicę i zobaczysz sobie, jak to wygląda, bo masz tu bardzo dużych elementów, których na pewno nie robiłeś. Okej. Okay. Już takich ściśle związaną z pracą policjanta na ulicy i użyciem środków przymusu innych niż broń palna. Okej. Okay. No dobrze, no to jestem ciekaw. Dobra, robimy dalej. Tak, słuchajcie, środek przymusu bezpośredniego, czyli pałka. Oczywiście ona jest teraz włożona za pasek, tak? Nie powinna być za paskiem, tylko w specjalnym uchwycie. Bartek też tutaj się tak uśmiechnął, mówi, kurczę, muszę ci tłumaczyć też wiele rzeczy, z którymi oczywiście ja nie miałem nigdy nic wspólnego, ponieważ nie przeszedłem policyjnego szkolenia. Więc no musimy tutaj jak gdyby od zera wszystko dokładnie opowiedzieć. Dobrze, kolejne zadanie przede mną. Co będę musiał zrobić? Więc mamy teraz strzelanie interwencyjne, które ma symulować chociażby w części użycie broni palnej przez policjanta. Okay. No i wiadomo, że z tym użyciem broni wiążą nas konkretne przepisy. Aha. To są takie pojęcia jak na przykład gradacja środków przymusu bezpośredniego, że okay. Policjant powinien używać tych środków od najsłabszego, powiedzmy, najmniej dotkliwego, do ostatecznego środka przymusu bezpośredniego, jakim jest broń palna. Czyli jeżeli jest możliwość rozwiązania jakiejś sytuacji siłą fizyczną, chociażby tak, czy tak jak masz w przypadku pałki. Pałka. Ta pałka tutaj jest tylko i wyłącznie rekwizytem. Sam opis strzelania przewiduje to, że można je wykonać z pałką, można je wykonać z ręcznym miotaczem pieprzu, czyli tym gazem takim popularnym. Można też z paralizatorem elektrycznym zacząć to strzelanie. No i dopiero potem przejść do użycia broni palnej. No dobrze. Więc mamy tarcze dwie. Tak. Tarcze pana z pistoletem. Tak. I pana z latarką. Z latarką, czyli z pana z latarką nie strzelamy. No tak? Rozumiem, no wydawałoby się to dość... Tarcze są bardzo podobne, więc jakby trzeba zwrócić na to uwagę. I teraz tak, zaczynamy z 2 metrów od tych tarcz. Pomiędzy tymi tarczami stajesz. Czyli zatrzymałem powiedzmy jakiś tam 2 gości. I teraz powiem ci dokładnie jak to wygląda, a potem dobrze przetłumaczę na ludzki język. Dobra, uwaga, skupcie się. Więc mamy tak, policjant na komendę prowadzącego strzelanie i tu używam gwizdka. Czyli na gwizdek policjant identyfikuje służbę, czyli znowu okrzyk policja, policja dobywa pałkę służbową, czyli wyciągniesz sobie tą pałkę, nic nie trzeba z nią robić, nie trzeba ją machać, nie trzeba się umiatać, no trzymasz pałkę w ręku i teraz wzywasz do zachowania zgodnego z prawem, no czyli co według ciebie? Rzuć broń! Dokładnie, najprostszej możliwej formie, jest to wezwanie do zachowania zgodnego z prawem. Aha.
Następnie ostrzegasz o użyciu środka przymusu bezpośredniego w postaci pałki. Aha, czyli... Rzuć broń, bo użyję pałki. Użyję pałki. Czyli najpierw rzuć broń, potem rzuć broń, bo użyję nie, pałki? Nie, jednocześnie. Okej. Okay. Policja, rzuć broń, bo użyję pałki. Użyję pałki. I jak wszystko to robisz, to zaczynasz iść do tyłu. A, rozumiem. Z tą pałką w ręku. Dobrze. Dokładnie. Okej. Okay. I teraz na drugą komendę moją, tutaj krzyczę broń. Okej. Okay. Na komendę broń. Odkładasz pałkę, to przypuśćmy, że tak, w twoim przypadku to po prostu ją rzucisz na ziemię. Aha. Dobywasz broń, okay. Przeładowanie, pamiętamy? Tak, pamiętamy. Ostrzeżenie o użyciu broni palnej, okrzykiem stój, bo strzelam. Aha. I dopiero strzelanie. Cały czas się cały czas wyczytywać? Idziemy do tyłu, tak. Dobrze, rozumiem. To będzie tam 5 metrów, nie no, rozumiem, no tak, tak, tak. Stój, nie, poczekaj. Policja, stój, bo strzelam. Nie, tak? Nie, stój, bo strzelam. Wystarczy, że samo strzelam. Policja już była na samym początku. A, rozumiem. Czyli, się czyli już zidentyfikowałeś dobrze. Się jako policjant. Czyli po wyjęciu broni mówię stój, bo strzelam. Stój, bo strzelam i strzelam. Okay. Ale to nie jest dalej proste. Okej, okay. No dobra. W tarczy tej, do której powinniśmy strzelić, twoim zadaniem jest strzelić i trafić w sylwetkę raz. Okej. Okay. Tylko, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Jak uzyskasz jedną przestrzelinę, to przestajesz strzelać. Rozumiem. Jakby się zdarzyło, że spudłujesz, to poprawiasz. I tutaj jest kolejna zasada, czyli zasada celowości, użycia środków aha. przymusu bezpośredniego. W momencie, kiedy osiągniesz cel, w którym było użycie broni palnej, to przestajesz strzelać. No rozumiem, no tak. Na chłopski rozum, tak. Jak to mówią, bardzo brzydko, no nie będziesz strzelał do kogo, ktoś już jest martwy, no tak? Bo masz jeszcze amunicję. Więc jeżeli osiągnąłeś cel, trafiłeś, przestajesz strzelać. Mhm. I to jest dopiero zakończenie strzelania. Jakbyś trafił go dwa razy, to też nie zaliczyłeś. Nie zaliczasz, okej, okay, kumam. Czyli bardzo ważne jest obserwowanie tego, co tu celu. Się dzieje na tej tarczy. No dobra, okej. Okay. To będzie odległość tam 4 metry, no, więc myślę, że spokojnie spoko, zauważysz, damy radę, tak? Damy radę. Umiejętności są, także myślę, że za pierwszym razem się uda. No dobrze. Ale ja sobie chcę jeszcze wiesz... Właśnie, powiem, zrobimy że... sobie to spokojnie, na powoli, sucho. Na sucho, bez amunicji, żebyś bo, przyćwiczył wszystkie te elementy, bo to jest ci, że tych dużo komend, nowości. Tych komend jest tutaj trochę. No dobrze, czyli... Czyli tutaj będzie na gwizdek, tak? Tak, dobra. Gwizdek. Gwizdek. I co? Policja! Policja. Bo użyję pałki służbowej. Rzuć to jeszcze. A, tak? Kurna, rzuć to. Spokojnie, powoli wszystkie okay. tyle. Policja, rzuć to, bo użyję pałki. Bo rzuć to, bo użyję pałki, dobrze. Kurczę, policjant jeszcze musi, słuchajcie, pamiętać tak jak wierszy w szkole, nie? Gotów? Dobra, tak. Gwizdek. Policja, rzuć to, bo użyję pałki służbowej. Broń! Strzelam! I strzelam. I teraz znowu będzie rozładuj do przejrzenia i tak okay. dalej, i tak dalej. Dobra, ale jeszcze raz cały czas przyczyny. Muszę się wycofywać, zapomniałem o tym tak wycofywać. Jest. I pamiętaj o tym stój, bo strzelam, nie? Tak, no właśnie, cholewcie, kurczę, dużo do zapamiętania. Tak, dużo dialogów, nie, mało naprawdę, strzelania. No tak jak powiedziałeś, dużo dialogów, mało strzelania. To jeszcze raz sobie spróbujemy. Dobra, dobra. Gotów? Gotów. Gwizdek. Policja, rzuć to, bo użyj pałki służbowej. Broń! Rzuć to! No i znowu pomyliłeś. Powinno być stój, bo strzelam. Ożeż, kurwa. Czyli... Spokojnie. To, a nie broń. Rzuć, no rzuć broń, tak. Ale to nie, to jest akurat w porządku, tak? Tak, ale kurna, poczekaj, czyli... Stój, bo strzelam. A, widzisz, stój, bo strzelam. Ja pierdziel. A powiedz, policjant, który nie wykona to w takiej kolejności, powiedzmy, no powiem... ale już w czasie akcji. Czy to nie, się wiązało tak jak powiedzieliśmy jakimiś... na samym początku. Obowiązkowy jest okrzyk policja. Wszystkie te inne rzeczy robisz, jak jest czas. Okay. Jeżeli jest... Czyli przyjmujemy, że to mamy czas. Tak, że okoliczności okay. na to pozwalają, wtedy masz czas na wykonywanie pytań. Natomiast jeżeli nie ma czasu i ten facet zaczyna do ciebie strzelać, to nie będziesz krzyczał kumam, tych pozostałych kumam, rzeczy. Kumam, tak? No wiem, o co chodzi. Gwizdek! Policja! Rzuć to, bo użyję pałki służbowej! Broń! Stój, bo strzelam! No i dobra. Poczekaj. Teraz było ok. No dobrze, okej. Okay. Dobra, ja magazynek mam jakby co, z 5 kulkami. Dobra. Możemy? Możemy. Słuchawki, okulary na tak? linię startu. Dobra. Poczekaj, tym. Tak jak powiedziałem, dużo gadania, mało strzelania. Stajemy. Dobrze. Przygotować się do strzelania. Podpinamy magazynek. Dobra. Gotów. Policja! Rzuć to, bo użyję pałki służbowej! Broń! Stój, bo strzelam! Rozładuj do przejrzenia broń. No, jeszcze raz zaglądamy. Przejrzałem. Strzał kontrolny. To było. Zbieramy pałę. Zbieramy amunicję.
Jest jedna? Jest. Gratuluję. A, dziękuję bardzo. Zapamiętałem wszystko, co było do powiedzenia, chociaż powiem ci, że najbardziej mnie to denerwowało. Czyli, żeby zapamiętać tą procedurę, ale tak jak mówiłeś, tylko wymagane jest policja. Tak, natomiast no, trzeba znać i pamiętać. No tak, tak? Oczywiście. Jeżeli tak. Jest to możliwe, należy wykonać wszystkie te czynności. Może są następne też te strzelania, gdzie jest strzał ostrzegawczy, tak? Tutaj nie robimy tego, ale są też takie, no gdzie jest możliwość oddania strzału ostrzegawczego i dopiero strzału do osoby. Powiem ci, że jedno z fajniejszych, takie bym wolał, żeby było więcej takich, że masz dużo rzeczy do, wiesz, jak gdyby, do wykonania. Tak? Pamiętam, że jak robiliśmy szkolenie z szeryfem z USA, on właśnie robił takie szkolenie fajne, znaczy takie sytuacyjne, że jak gdyby policjant z notesem, tak? No spisuje. Tak, no rozumiem. I nagle, wiesz, jest broń i opowiadał o tym, że po prostu uczą się policjanci, żeby właśnie rzucić wszystko na ziemię i wyjąć dopiero broń, a nie z długopisem mieć w ręku, tak. Bo pokazywał na przykład właśnie filmiki, na których właśnie policjanci w stresie, wiesz, wyjmowali broń, mieli długopis, mieli notes, coś dokładnie. Jeszcze i te strzały były po prostu niecelne. Tak, wiesz, to co widziałeś czy u nas, gdzie policjant ma tak dużo rzeczy na sobie, nie? Bardzo na przykład może się zdarzyć, że w stresie zamiast magazynka to wyciągnie, nie wiem, gaz. Gaz na przykład, no tak. Tak, bo pomyli te ładownice, bardzo ważnym jest, żeby właśnie cały czas w tym samym miejscu, mieć ładownicę. Uczyć się. Kumam. Wymiany cały czas tego samego. Dobra, jeszcze jedno chyba zadanie przed nami. Które jest właśnie egzaminem. A, o, no to super, dobra. Bo ono jest jakby wykonywane dwa razy. Raz w ciągu roku, a na koniec roku jest powtarzany jako już ten egzamin. Czyli co będzie egzaminem moim teraz? Strzelanie interwencyjne, tylko troszeczkę prostsze niż to. A, no dobra, no to poproszę. Dobra. No i to jest to strzelanie, które mamy... Strzelanie egzaminacyjne. Okej. Okay. Tak, czyli każdy policjant po wykonaniu... tych wszystkich strzelań, na koniec roku, w ostatnim kwartale przystępuje do strzelania egzaminacyjnego. Oprócz tego mamy egzamin z budowy broni. A no tak, mówiłeś. Egzamin z rozkładania, składania broni. Okej. Okay. Egzamin z usuwania zacięć. Rozpoznawania i usuwania zacięć, tak? Bo to też jest taki element... Też że... pamiętam, to były takie elementy na tym... Ćwiczone są, ćwiczone, tak? Ćwiczone tam wtedy na komendzie, co... Tak jest. Na najprostsze elementy, najprostszej możliwej formie stawamy się usuwać zacięcia. Bo jeżeli takie zacięcia nawet występują na tych strzelaniach szkolnych, no to w pierwszej kolejności policjant jest obowiązany taki spróbować samemu. Ewentualnie my możemy podpowiadać, jakby tam się coś nie działo. Nie radziłby sobie, tak? Ale generalnie powinien usuwać zacięcia całkowicie samodzielnie. Więc te wszystkie egzaminy i dopiero wtedy przystępujemy do egzaminacyjnego strzelania. Strzelanie numer 70. 5 metrów. Tarcza, wiadomo, ludzik z siekierą mały. No, czyli najczęstszy przeciwnik. 5 sztuk amunicji. 20 sekund, ale w tych 20 sekundach jest również ta rozszerzona procedura przed użyciem broni. Okrzyk policja obowiązkowo. Wezwanie do zachowania zgodnego z prawem. Rzuć to. Tak, rzuć broń. I ostrzeżenie o użyciu broni palnej. Stój, bo strzelam, dobrze. I wtedy mogę nacisnąć na pulsację. Na całość masz 20 sekund. Okay. Łącznie z tymi wszystkimi okrzykami, tak? Rozumiem. Czyli na komendę ognia, przeładowanie. Policja, rzuć to, stój, bo strzelam. I 5 ma być w sylwetce. Tu nie wolno spróbować. No właśnie, kurde, sylwetka jest taka... No mała. Dobra, no dawaj radę. Niby no. 5 metrów, ale mała sylwetka. No tak, tak? Ale pomniejszona, więc jakby było... Próbujemy od razu na ostro? Tak, no, dobrze. Spróbujemy. Powiedz mi, ile mogę razy nie zdać tego egzaminu? Znaczy... Na miejscu przewidziana jest jedna poprawka. Aha. Jeżeli byś nie dał tej poprawki, to umawiamy się na kolejny termin ewentualnie. Do szkolenia i ewentualnie wtedy poprawkę egzaminu. Dobrze, stajemy na linii, słuchawki, okulary, przygotować się do strzelania. Podpinamy magazynek do broni, broń do kabury. Nie muszę się ruszać. Nie musisz się ruszać, się wszystkie tylko. Okrzyki i dobra. Na spokojnie, dużo czasu jest. Dobra. Gotów? Gotów. Policja, rzuć siekierę, bo użyję broni. Dobra. Rozładuj do przejrzenia broń. Przejrzałem. Chyba coś źle powiedziałem. Tak jest. Stój, bo strzelam. A, stój, bo użyję broni, stój, bo strzelam. No dobrze, no. No dobra, zrobimy, no ale dobra. 9 sekund, także był duży zapas, ale wszystko trafiłeś. Tak, wszystko weszło w cel i jestem, serio powtarzam się, jestem mega zadowolony z tego Waltera. Świetnie spust pracuje, wszystko mamy w celu. No, generalnie, tak jak mówiłem, zneutralizowany był. Chcę jeszcze raz zrobić, dobrze? Proszę. Załaduję jeszcze 5, ponieważ chcę, żeby to było tak wszystko prawilnie, czyli do jednej poprawki mam prawo. Tak jest. Więc zrobimy, pomylimy się tylko na komendzie.
Policja, rzuć to. Stój, bo strzelam. Stój, bo strzelam. Dobrze, będzie dobrze. Na linię zapraszam. Przygotować się do strzelania. Gotów? Gotów. Policja, rzuć to. Stój, bo strzelam. Rozładuj do przejrzenia broń. Przejrzałem. No, teraz bardzo ładnie. 7,60. Okay. Bardzo ładny czas. I naprawdę bardzo piękne skupienie. Ty, no nie mówię ci, ja z tego pistoletu, no zobacz. To jest 5 sztuk, nie? To jest kurna prosto w środek masy. Ja sobie kupię Waltera P99, autentycznie. Nie, serio mówię. Ten antystres w ogóle mi nie przeszkadza. Absolutnie. Pięknie wchodzi wszystko w cel. Genialna broń. Pistolet Jamesa Bonda. Słucham? Pistolet Jamesa Bonda. Tak, pistolet Jamesa Bonda. Bartku, dziękuję ci serdecznie, że mogłem dzisiaj ten egzamin zrobić tutaj z tobą. Życzę wszystkim policjantom oczywiście spokojnej służby, żebyście jak najrzadziej używali broni palnej, ale warto się zawsze szkolić, no żeby po prostu być przygotowanym. Dziękuję za odczarowanie policyjnego strzelania. Oczywiście, super było, na razie. No i wnioski na koniec Kwiatkowskiego. Co myśli o Walterze P99? Ja uważam, że to jest bardzo udany służbowy pistolet, bardzo udany pistolet do tak zwanego EDC, czyli ekwipunek dźwigany codziennie, do powiedzmy ewentualnej samoobrony albo obrony miru domowego. Antystresowy spust absolutnie Wam nie będzie przeszkadzał w wykonaniu zadania, powtarzam to po raz kolejny. To nie jest pistolet tarczowy, to nie jest pistolet IPSC, tylko pistolet do samoobrony, obrony miru domowego, pistolet służbowy dla służb mundurowych. Policja, wojsko, straż graniczna i tak dalej. Więc ten pistolet spełnia takie, a nie inne wymagania. Dlatego jak chcecie sobie strzelać do tarczy, to sobie po prostu kupcie, zawsze powtarzam, Rugera Mark IV i będziecie zadowoleni. Mnie z tego pistoletu strzelało się świetnie i naprawdę uważam, że z tego pistoletu strzelało mi się chyba jak do tej pory najlepiej. Ja w ogóle bardzo żałuję, że ja tak późno za ten pistolet się wziąłem, że ja tak późno w ogóle dla Was nagrywam ten odcinek, ale to musiało, ja też uważam, że to musiało poczekać. Musiałem przemyśleć trochę różnych spraw, poczytać troszkę literatury fachowej, żeby Wam o nim więcej opowiedzieć. Zapraszam oczywiście do ożywionej dyskusji w komentarzach, zapraszam też może policjantów, którzy służą z tym pistoletem, co o nim sądzą, żeby się wypowiedzieli. Także życzę udanej, ożywionej, kulturalnej dyskusji w tak zwanych komentarzach. Natomiast wszystkich tych, którzy są głodni wiedzy o nie tylko o Walterze, ale o też innych polskich konstrukcjach, zachęcam raz jeszcze do przeczytania tej książki. Tutaj cały jeden rozdział jest właśnie poświęcony Walterowi P99. Kilkadziesiąt stron. Oczywiście część tylko tej wiedzy z książki Wam dzisiaj przekazałem, dlatego mówię, zachęcam do przeczytania całości. Z tego, co widziałem, ona w księgarniach cały czas gdzieś tam sobie można ją znaleźć. Także życzę udanej lektury. Jeszcze raz dziękuję serdecznie autorom, Reszek Ehrenfecht i Zbigniew Gwóźdź. Michał Kwiatkowski, serdecznie dziękuję za uwagę. Zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka już w poniedziałek następny. Mówię do zobaczenia i jak zwykle się odmeldowuję. Na razie.